Czasem w trakcie debat, a odbyłem ich wiele, ateiści pytają mnie, czy przypadkiem Green River Formation z Wyoming nie dowodzi, że Ziemia ma miliony lat? Polecam dobry artykuł z magazynu Creation. Nie ze wszystkim się tam zgadzam, ale prawda jest taka, że z każdym, z wyjątkiem mnie, w czymś się nie zgadzam. Magazyn jest naprawdę dobry. Mają dobry artykuł o Green River Formation, jeżeli chcecie przeczytać. Możecie wejść na ich stronę lub zaprenumerować ich magazyn za około $22 rocznie. Green River Formation to skalna warstwa Wyoming, która prawdopodobnie składa się z setek tysięcy, jeśli nie milionów, pięknie wydzielonych warstw. No cóż, w naszym muzeum możecie zobaczyć małe urządzenie z dwoma szybkami, z różnokolorowym piaskiem w środku. Przekręcasz i powstają tuziny warstw w kilka sekund. Kiedy przekopują Green River, mówią, każda z warstw przedstawia inną porę roku. Poznają to dzięki pyłkom kwiatowym. Pewien rodzaj pyłku wytwarzany jest wiosną, inny jesienią i jeśli spojrzymy na nie, zobaczymy cykl wiosna, jesień i tak milion razy. Nazywają je warstwami rocznymi z powodu tego pyłku. Prawda jest taka, że wszystkie te warstwy były tworzone bardzo szybko, tak jak w urządzeniu z muzeum. Są tam tylko dwie gęstości barwionego piasku, czarny i biały, ale wiecie, to utworzy 40 warstw w kilka sekund. Wielokrotny, masowy podział na warstwy tworzy się bardzo szybko. Przekopując Green River Formation, znajdziesz warstwy popiołu, które rzekomo pozostały po erupcjach wulkanicznych. Gdy oni przewiercają się przez popiół, liczą ilość warstw pomiędzy dwoma warstwami popiołu, liczbę warstw Green River Formation, i znajdziesz tam do 35% różnicy w dwóch różnych miejscach. W jednym miejscu wiercisz dziurę i znajdujesz 100 warstw, a w innym już tylko 60. Jak to wyjaśnić? Jeżeli te warstwy naprawdę pokazują roczne cykle, powinny być takie same na całej rozciągłości, a nie są. Zdobądźcie artykuł z Creation. Jeśli ktoś powie, że Green River Formation dowodzi, że Ziemia ma miliony lat, wiedzcie, że to nieprawda. Pytają też, a co jeśli chodzi o skały z Marsa, czy naprawdę tam jest życie? Tak jak ten artykuł zapytuje, czy naprawdę jesteśmy Marsjanami? Kiedy byłem dzieckiem, był program telewizyjny zatytułowany Mój ulubiony Marsjanin. Teza, że na Marsie jest życie, istnieje od dawna. Tutaj widzimy Percivala Lowella, który stwierdził, że stwierdzenie, że Mars jest zamieszkany, nie jest ostatnim, ale pierwszym słowem w tej sprawie. 100 lat temu powiedział, istnienie życia na Marsie jest możliwe z powodu kanałów. Łazik Mars Rover był na Marsie. Wysłali ich kilka. Nie dostarczyły jednak pożądanych wyników. Dobry argument przeciwko ewolucji. Mimo to wysłali tam tę kosztującą miliardy dolarów maszynę. Zbadała glebę i nie znalazła nawet śladu jakiejś bakterii. Walt Brown w książce pod tytułem Na początku napisał, jeżeli coś zostanie znalezione na Marsie, na przykład bakteria, to dostała się tam z Ziemi podczas biblijnego potopu, gdy woda z otchłani wytrysnęła na powierzchnię Ziemi. Powiedział, wystarczyłoby ciśnienie wytworzone przez 16-kilometrową skałę napierającą na wodę, by wystrzelić coś z Ziemi na orbitę. To coś unosiłoby się bezwładnie przez kilkaset lub kilka tysięcy lat, dopóki nie ściągnęłaby tego grawitacja. Twierdzi, że może być coś na Marsie i że dostało się tam z Ziemi. Nie wiem, czy to prawda, ale ma przekonujący argument. Było już 35 wypraw na Marsa. Dwie trzecie były całkowicie lub częściowo nieudane. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, by udowodnić istnienie życia na Marsie. W jakim celu? Myślę, że jedynym celem tych badań jest znalezienie dowodu na ewolucję. Desperacko starają się dowieść, że Bóg nie stworzył świata. Jeśli uda im się znaleźć życie gdzie indziej, będzie to dowód na ewolucję. Tak uważają. Ten odłamek, który widzicie tutaj, próbka ALH84001.0, był skałą, która, jak twierdzili, udowadnia życie na Marsie. Tak naprawdę ten odłamek został znaleziony w pobliżu bieguna południowego.
Widzimy na nim niewielką linię, tutaj w czerwonym kółku. Twierdzą, że wygląda jak skamieniała bakteria. To widok spod mikroskopu, bardzo powiększony. Mówią, zobaczcie, ta skamieniała bakteria dowodzi, że na Marsie jest życie. No cóż, po pierwsze, Mars nie jest nieco, a raczej znacznie oddalony od Ziemi. Czyż nie tak? Najmniejsza możliwa odległość pomiędzy ich orbitami to około pół jednostki astronomicznej, czyli w przybliżeniu 72 miliony kilometrów. Gdybyśmy zmniejszyli planety do rozmiaru pomidorów, gdzie Ziemia miałaby 10 cm, a Mars 5 cm, w tej skali najbliższa możliwa odległość do orbity Ziemi wynosiłaby około pół kilometra. Mówią, coś uderzyło w Marsa i strąciło ten odłamek skały na Ziemię. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Spróbujcie trafić 5-centymetrowego pomidora tak, aby jego kawałek przeleciał pół kilometra i wylądował na 10-centymetrowym pomidorze. To byłby nie lada wyczyn. Powinien istnieć jakiś dowód na to, że coś z taką siłą uderzyło w Marsa. Wiecie, na przykład jakieś wgięcie. Powinien zostać ślad wskazujący na tak silne uderzenie. Nie wierzę w tę historyjkę o odłamku z Marsa. Tak naprawdę chodziło o to, że NASA desperacko próbowała pozyskać kolejną dotację od Kongresu, który nie chciał im ponownie dać 20 bazylionów dolarów, by ci mogli szukać życia na Marsie. Mówią, że odłamek jest z Marsa i że wyruszył w podróż 16 milionów lat temu. Dryfował we wszechświecie i w końcu wylądował 13 tysięcy lat temu w pobliżu bieguna południowego. Prawda jest taka, że ten odłamek leżał w szafce NASA przez około 7 lat. Pytanie tylko, co ta bakteria jadła przez te 16 milionów lat, gdy tak fruwała we wszechświecie? Jakim cudem przetrwała tak silne uderzenie, które wystrzeliło ją we wszechświat, próżnię kosmosu i wejście w atmosferę? Spaliłoby ją doszczętnie. Oraz zamarzanie przez 13 tysięcy lat w pobliżu bieguna południowego. Badania nad odłamkiem przeprowadzała dotowana ekipa z NASA. W tym samym czasie Kongres zwlekał z przyznaniem dotacji. Więc rozmowa była następująca. Panowie, znajdźcie coś ważnego na tej skałce, żebyśmy mieli podstawę, aby prosić o więcej pieniędzy. Kiedy z kolegą robiliśmy program radiowy, często czytaliśmy artykuły o takich projektach i zawsze były w nich ukryte motywy typu wyślijcie więcej pieniędzy na badania, gdybyśmy tylko mieli więcej pieniędzy. Gdy tylko ogłosili o tym odłamku z Marsa, dotacja została przyznana. Kongres głosował za 40 bazylionami dolarów dla NASA. Potem badali odłamek i po kilku miesiącach stwierdzili, że to jednak nie bakteria, a soda krystaliczna. Naturalnie wytwarzająca się substancja. Sorki, chłopaki, no to szukamy dalej, ale dzięki za kasę. Oczywiście już jej nie oddali. Zwykła soda krystaliczna, która tworzy się na skałach. Biblia mówi, że Ewa jest matką wszystkiego, co żyje. Nie wierzę, że istnieje życie na innych planetach. Nie ma żadnego dowodu na jakiekolwiek życie poza Ziemią. Często pytają, co z teistycznym ewolucjonizmem? Czy Bóg nie mógł użyć ewolucji? No cóż, to zależy, co masz na myśli, mówiąc Bóg. Osama Bin Laden też wierzy w Boga, ale z pewnością w innego niż ja. Mormoni wierzą w Adama, ale gdy mówią Ojcze Niebieski, mają na myśli Adama. Za chwilę porozmawiamy o tym. Co masz na myśli, mówiąc Bóg? Bóg, który potrzebowałby użyć ewolucji, byłby okrutny, marnotrawny, głupi i fałszywy. A taki z pewnością nie jest Bóg z Biblii. Ewolucja, która polega na tym, że niezliczona liczba zwierząt musi umrzeć, by nastąpiło ulepszenie, nie jest zgodna z naturą Boga Biblii. Bóg jest miłosierny, a ewolucja okrutna. W ewolucji to, co najsłabsze, nie jest chronione, lecz niszczone. Noblista Jacques Monod stwierdził, że naturalna selekcja jest najbardziej ślepym i najokrutniejszym sposobem ewoluowania nowych gatunków i bardziej złożonych organizmów. Walka o życie oraz eliminacja najsłabszych osobników to przeraźliwy proces, któremu sprzeciwia się współczesna etyka. Społeczeństwo idealne nie selekcjonuje, lecz chroni to, co najsłabsze i jest przeciwieństwem tzw. naturalnej selekcji.
Powiedział też: jestem zaskoczony, że chrześcijanin mógłby bronić tezy, że Bóg wymyślił ten proces, by zapewnić rozwój. Dziwią mnie stwierdzenia, że Bóg mógł użyć ewolucji. Jakiego Boga oni mają? Z pewnością okrutnego. Filozof David Hall powiedział: jakiegokolwiek Boga obrazuje teoria ewolucji, nie jest to Bóg protestantów, który mówi: nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie. To nie będzie nawet ten okropny Bóg z Księgi Hioba. Bóg Galapagos jest niedbały, marnotrawny, obojętny i prawie diaboliczny, więc nie jest to Bóg Biblii. Zgadzam się z tym. Darwin powiedział, że najbardziej wzniosłym rezultatem selekcji naturalnej, głodu czy śmierci jest powstawanie wyższych form zwierząt. Widzicie, w ewolucji miliardy istot musi umrzeć, by proces zadziałał. Jedno zwierzę rozwinie się lepiej od pozostałych, więc reszta musi umrzeć, by lepsze geny nie zostały stracone przez wchłonięcie w słabszy kod genetyczny. Mimo to są ludzie, którzy uczą teistycznego ewolucjonizmu. Biblia mówi, że dzieła Boga są doskonałe. Stworzenie było doskonałe od samego początku. Nie wierzę, że Bóg posłużył się ewolucją, by nas tu sprowadzić. Myślę, że mówią o jakimś innym Bogu. To nie jest natura Boga Biblii. Przecież On nie działa w ten sposób. Biblia mówi, że On uczynił świat swoim słowem w 6 dni, a 7 dnia odpoczął i wszystko było doskonałe. Biblia mówi o tym dobitnie. Dzieła Jego od założenia świata były ukończone. Biblia jasno naucza o 6 dniach stworzenia. 7 dnia odpoczął i mówi też bardzo wyraźnie, że to człowiek sprowadził śmierć na świat. Gdyby teistyczny ewolucjonizm był prawdą, wówczas to śmierć sprowadziłaby na świat człowieka, lub też byłaby na świecie przed człowiekiem, a Biblia mówi, że to człowiek sprowadził śmierć na świat. Biblia mówi, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz, więc jeśli pierwszy człowiek był jakimś zwierzęciem, które ewoluowało, to jak musiałby wyglądać Bóg? Czy Bóg jest jakimś pawianem? Po czwarte, gdyby Bóg był tak niedorozwinięty, że nie potrafiłby niczego stworzyć doskonałym, z pewnością nie byłby godzien uwielbienia. Ponadto punkt 4 likwiduje potrzebę śmierci Chrystusa. Po piąte, nie ma dowodu na ewolucję. Dlaczego więc mielibyśmy doskonałą Biblię, przeciwko której nikt nie zdołał nic udowodnić, dopasować do głupiej teorii, na którą nie ma dowodów? Wszystko w ewolucji sprzeciwia się Biblii, każda rzecz. Nic się nie zgadza. Spójrzcie na wykres. Widzimy, że wszystko jest na odwrót. Biblia mówi, że człowiek sprowadził śmierć na świat. Ewolucja, że śmierć sprowadziła na świat człowieka. Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka. Ewolucja, że człowiek stworzył Boga. Czy ewolucja zgadza się z Biblią? Zdecydowanie nie. Herezją jest nauczać, że Bóg posłużył się ewolucją, a herezja jest czymś, co przeciwstawia się nauczaniu Biblii. Uważam, że są dzisiaj ludzie o heretyckich poglądach. Odbyłem debatę z Hugh Rossem z Powodów, by uwierzyć. Napisał kilka książek, na przykład Stwórca i Wszechświat, Stworzenie i Czas, Rozwiązanie z Księgi Rodzaju. To bardzo miły i bystry człowiek, prawdopodobnie uczciwy i na swój sposób szczerze kochający Pana. Uważam, że ma innego Boga niż ja i podejrzewam, że nie jest chrześcijaninem w sensie biblijnym. Mentalnie przyjmuje Chrystusa, ale nie ma w tym ani pokuty, ani wiary. Tak sądzę. Co te żeberka, szynka, kurczak i indyk mają ze sobą wspólnego? Każda z rzeczy jest mięsem i każda ma kości w środku. Już jako dziecko musisz się nauczyć, jak jeść mięso. Trzeba wypluwać kości, bo inaczej się udławisz. Takie jest życie. Jeśli się tego nie nauczysz jako dziecko, umrzesz dość młodo. Analogicznie, są dobre rzeczy, których możesz się nauczyć od heretyków. Oni mają dobre nauczania, ale pamiętaj, by wypluć kości. Kiedy debatowałem z Hugh Rossem, pytałem go o różne rzeczy i mam to nagrane. John Ankerberg nagrywał to. John wierzy, że Ziemia ma miliardy lat. Jest moim przyjacielem. Miły człowiek, ale uważam, że jego nauczanie w tej kwestii jest herezją. W książce Rozwiązanie z Księgi Rodzaju Hugh opowiada swoje świadectwo. Jako nastolatek zaczął czytać Biblię.
powiedział: w 18 miesięcy doszedłem do Apokalipsy. W czasie tych miesięcy przeczytałem każdą stronę Biblii i nie znalazłem nic, co obiektywnie mógłbym uznać za błąd lub sprzeczność. Pewnych fragmentów nie zrozumiałem, ale mi to nie przeszkadzało. Rozumiałem wystarczająco, tak jak rozumiałem wystarczająco dużo z fizyki i astronomii, by zaufać temu, czego się uczyłem na studiach. Hugh studiował astronomię, miał z niej doktorat. Na końcu mówi: po parokrotnym odkładaniu sprawy i ogromnym zmaganiu się z pychą, przeniosłem moje zaufanie na Boga i zaprosiłem Boga, Stwórcę kosmosu, by stał się moim Bogiem, Panem mojego przeznaczenia, przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Czy to oznacza, że jest zbawiony? Nie wiem. Na podstawie tego, w co nadal wierzy, wydaje mi się, że mentalnie przyjął Chrystusa. Moim zdaniem jest kimś w rodzaju katolickiego biskupa albo popa, który jest bardzo szczery i oddany, ale nie ma zrozumienia pokuty i wiary. Uważam, że jest to raczej mentalne przyjęcie faktu niż prawdziwe doświadczenie zbawienia. Mam nadzieję, że się mylę. Nie wiem, kto idzie do nieba, a kto nie. Nie mówię, że on idzie do piekła, ale podejrzewam, że nie jest chrześcijaninem w sensie biblijnym. Mam nagraną całą debatę z Hugh. Trwała 3 godziny. Po debacie komentowaliśmy jeszcze pewne rzeczy. Wszystko jest dostępne na filmie. Jonathan Sarfati napisał świetną książkę o herezjach Hughrosa. Sarfati jest genialnym człowiekiem. Mieszka w Australii. Uwielbiam go czytać. Uważam, że nie ma racji co do paru rzeczy. Z pewnością myli się w sprawie przekładu Biblii King James, ale o tym kiedy indziej. Można wierzyć w Boga, a mimo to nie być zbawionym. W Księdze Jakuba napisane jest: demony także wierzą i drżą. One wierzą, ale nie są zbawione. Wierzą umysłem, ale nie sercem. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie każdy, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, jest nim naprawdę. A co z innymi religiami? Teistyczna ewolucja jest prawdopodobnie fałszywą religią, stojącą w opozycji do jakiejś gałęzi chrześcijaństwa. Ale jest całkiem sporo innych religii. Będę sporo mówił na ten temat na naszych zajęciach, więc większość z tych rzeczy pominę. Powiem tylko o najważniejszych rzeczach, ale na zajęciach będziemy dużo mówić o innych religiach. Jest ich mnóstwo. Kto ma rację? Cóż, no wiecie, oczywiście to baptyści mają rację. Jak już wdrapiecie się na górę prawdy, zobaczycie, że oni już są tam od dawna. Nadal się wspinacie? Nie jestem przeciwnikiem innych religii, po prostu jestem za prawdą i przeciwko błędom. Jeśli katolicy uczą czegoś, co jest prawdą, przyznam im rację. Gdyby moja mama nauczała czegoś, co jest prawdą albo kłamstwem, stwierdziłbym: masz rację, albo jesteś w błędzie. Myślę, że nie powinniśmy całkowicie się oddawać jakiejś denominacji albo czemukolwiek innemu poza samą prawdą. Jestem za prawdą, a przeciwko błądzeniu. Biblia w Efezjan mówi, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki. Gdy religie nie zgadzają się w czymś, któraś z nich musi się mylić. Może obie nie mają racji, ale jedna musi być w błędzie, gdy jest jakaś kwestia sporna. W Księdze Przysłów napisano: ten, który jest pierwszy w swojej sprawie, zdaje się być sprawiedliwym. Młoda osoba, słysząc kogoś mówiącego coś o religii, powie: to jest okej. Lepiej upewnij się, czy na pewno. Pamiętam, gdy po raz pierwszy usłyszałem nauczania Świadków Jehowy. Byłem świeżo nawrócony. Poczytałem troszkę ich rzeczy i powiedziałem: wow, zgadzam się z tym. A gdy bardziej przestudiowałem temat, stwierdziłem, że nie zgadzam się. Rozumiecie? To niebezpieczne. Każda młoda osoba może wpaść w tę pułapkę, bo słysząc coś po raz pierwszy, myśli: to ciekawe, ale naprawdę lepiej to zbadać. Jeden z pracowników miał książkę, którą rozdawał każdemu. Zdawała się być w porządku, ale napisana była przez pewnych heretyków z pierwszego wieku. Stwierdziłem, że lepiej się temu przyjrzeć. Na początku wszystko wydaje się w porządku, dopóki nie powiesz: czy to na pewno prawda? W Księdze Rodzaju 27 czytamy o Jakubie. Interesujące, jak udało mu się oszukać ojca. Jego ojciec zaufał odczuciom zamiast temu, co słyszał. Powiedział: głos jest głosem Jakuba, ale ręce
rękami Ezawa. I tak dał mu błogosławieństwo Ezawa. Został oszukany, bo zaufał swoim odczuciom. Mormoni będą mówić, że są pewni swojej racji, bo gdy modlili się o mormonizm, czuli ciepło w brzuchu. Mieli odczucie typu, o, świetnie się z tym czuję. No cóż, modlenie się do czegokolwiek da ci takie odczucie. Samo uklęknięcie z szacunkiem i modlenie się do skały nie oznacza, że jest w tym słuszność. A na tym polega ich myślenie. Wszystko oparte na emocjach. Wielu charyzmatyków tak właśnie postępuje. Mają odczucie typu, o, czuję, że powinienem tak zrobić. W naszym centrum naukowym pokazujemy scenkę dotyczącą tej kwestii. Obracamy krzesło, na którym siedzi osoba z zawiązanymi oczami. Po 30 sekundach nie czujesz, że się obracasz, mimo że nadal się kręcisz. Gdy zatrzymują krzesło, czujesz, że obracasz się w drugą stronę, mimo że już się nie kręcisz. Tak piloci rozbijają samoloty, bo bazują na tym, co czują, a nie na tym, co mówi przyrząd pomiarowy. Powtarzam, nie jestem przeciwnikiem żadnej religii. Jestem za prawdą i Biblią, a przeciwko błądzeniu. Więc pamiętajcie, żeby uważać z tym poleganiem na emocjach. Ludzie mówią, chwila, czy przypadkiem papież nie opowiedział się za ewolucją? Tak, zgadza się. Papieże przyjęli ewolucję i zaniepokoiło to wielu ludzi. Pojawiły się 3-4 artykuły o papieżach, którzy uznali ewolucję za fakt. Pewna katolicka zakonnica powiedziała, ludzie, którzy wierzą w ten nienaukowy mit o stworzeniu i którego wbrew temu, co mówią, nie znajdziesz w Biblii, tak naprawdę nie przestudiowali teologii. Nie wiem, jak zakonnica może być tak niemądra. Jeżeli uważa, że w Biblii nie ma mowy o stworzeniu, to nie wiem, co ona czyta. A tak przy okazji mam dla was ciekawe zadanie. Przeczytajcie 10 przykazań w Księdze Wyjścia, rozdział 20, a potem idźcie do kościoła katolickiego i powiedzcie, hej, macie 10 przykazań? Tak, mamy. I dadzą wam. Pomijają drugie przykazanie o tym, by nie czynić podobizn rzeźbionych. Ich 10 przykazań pomija drugie przykazanie. Zamiast niego dzielą 10 na 2, by stworzyć 9 i 10. Nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj domu bliźniego swego. W oryginale jest jednym przykazaniem. Dlaczego nie chcą tego przykazania o tym, że nie wolno robić podobizn rzeźbionych? Bo u nich jest ich pełno. W XV wieku, gdy zgrzeszyłeś, płaciłeś księdzu i miałeś rozgrzeszenie. Jeśli okradłeś kościół, płaciłeś $2.25. Oto cennik. Ile pieniędzy za jaki grzech? Za podpalenie domu płaciło się $2.75. Jeśli zamordowałeś osobę świecką, $1.75. Za oszustwo, kłamstwo lub zgwałcenie dziewicy, $2. Jeśli zjadłeś mięso w czasie postu lub uderzyłeś księdza, $2.75. Rabunek $3. Ksiądz, który miał kochankę, mógł ją nadal mieć, jeśli zapłacił $2.25. Za dokonanie aborcji płaciłeś $1.5. Za zamordowanie rodziców lub żony $2.5. Odpust zupełny można było dostać za $12. Jak to nazwać? Głupotą? Czy ten epitet najlepiej to podsumuje? Nie jestem przeciwko katolikom. Jestem za prawdą, a to nieprawda, że pieniądze mogą odkupić twój grzech. To nieprawda, że zapalenie świecy odkupuje twój grzech. Pomyłką jest powiedzenie księdzu, ojcze, zgrzeszyłem, czy mógłbyś oczyścić mnie z grzechów? To błędne myślenie. Biblia mówi, że krew Jezusa oczyszcza z grzechu. Nic poza nią. Więc nie jestem przeciwko katolikom. Jestem po prostu za prawdą. Pamiętajcie o tym. Tutaj mamy zdjęcie papieża całującego Koran. Katechizm Kościoła katolickiego jest w naszej bibliotece. Możecie poczytać. Niektóre rzeczy są naprawdę interesujące. W katechizmie w punkcie 841 napisane jest: zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów. Oni bowiem, wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego. Jest pewien świetny komiks zatytułowany Prorok. Jego autor, Jack Cheek, opisał w nim zarys historii kościoła muzułmańskiego. Jak powstał? Niewielu ludzi wie, że to katolicy zapoczątkowali islam. Celowo zapoczątkowali tę religię, aby odzyskać ziemię świętą dla katolików.
Wykreowali islam. Sfinansowali Mahometa, wyszkolili go, wydelegowali w tym celu katolicką zakonnicę. Powiedzieli jej: chcemy, abyś opuściła klasztor, idź i znajdź obiecującego muzułmanina. Wyjdź za niego za mąż, przeszkól go tak, aby powstała armia Arabów, która odzyska ziemię świętą dla kościoła matki. Interesująca historia, jeśli chcielibyście poczytać. Na początku działało, potem nie, bo islam bardzo się rozrósł. I powiedzieli: katolicy? Jacy katolicy? Od teraz robimy, co chcemy. Przypuszczam, że większość muzułmanów stanowiących obecnie 10 lub 20% światowej populacji nie wie, że zaczęli jako front kościoła katolickiego. Powiedzmy sobie parę rzeczy na temat islamu. Zapytaj muzułmanina, skąd wie, że Mahomet był prorokiem. Odpowie: bo miał pieprzyk na plecach. To skąd wiesz, że był prorokiem, bo miał pieprzyk? Ja mam pieprzyk na plecach i na policzku. Wow, to musi znaczyć, że jestem jakimś podwójnym prorokiem. Mam dwa pieprzyki. Albert, masz jakieś pieprzyki? Tak. Wow, padajcie przed nim i uwielbiajcie go. W jednym z wersetów muzułmańskich Mahomet zadaje pytanie: kiedy już będę martwy i pochowany w ziemi i obrócę się w proch, czy to już wszystko? Co się ze mną stanie? Sam Mahomet nie miał pojęcia, czy pójdzie do nieba. Inny werset w Koranie mówi: a kiedy dotarł do zachodu słońca, to zobaczył, że ono schodzi do błotnistego źródła. Czy stwierdzenie, że słońce zachodzi do błotnistego źródła, jest naukowo poprawne? Pewnie nie. Powiedziałbym raczej, że Ziemia obraca się i zdaje się, że słońce obraca się wokół Ziemi. To pierwsze zdanie nie jest poprawne naukowo. Koran jest pełen rzeczy niezgodnych z nauką. To nie jest święta księga. Allah nakazuje, aby każdy, kto odchodzi od islamu lub też zachęca do tego innych, był pojmany i zabity. W Koranie jest ponad 100 nakazów, aby zabijać tych, którzy nie chcą się nawrócić na islam. Ten, kto odmawia, ma być zabity. A Bush i inni mówią: staramy się wprowadzić demokrację w Iraku. Ich problemem jest religia. Co kilka dni są uczeni w meczecie, że muszą zabijać każdego, kto nie chce się nawrócić. Prawdopodobnie milionom muzułmanów to się nie podoba i nie chcą tego robić, jednak aby być dobrym muzułmaninem, musisz zabijać każdego, kto nie chce przejść na islam. Islam to religia, w której Bóg wymaga, abyś wysłał swojego syna na śmierć dla niego. W Biblii to Bóg wysyła swojego syna, aby on umarł za ciebie. Dokładne przeciwieństwo. Studiując historię Jerozolimy w kontekście problemów z islamem, zobaczysz pewien fenomen. Pamiętajcie, że oba narody wywodzą się z dwóch synów Abrahama. Gdyby Abraham nie pojechał do Egiptu, nie dorwał tej egipskiej dziewczyny i nie miał akurat tego dziecka, Izmaela, nie mielibyśmy problemu, bo wszyscy Arabowie wywodzą się z Izmaela. Cena za benzynę nie wynosiłaby ponad 2 dolary za galon, gdyby nie Abraham i Hagar. Kosztowałaby więcej, gdyby Żydzi mieli nad nią całkowitą kontrolę. Oni także lubią pieniądze. To Rzymianie i Bizantyjczycy stratowali Jerozolimę. Chuck Missler posiada wiele informacji o Jerozolimie i o problemach z islamem. Jerozolima została stratowana przez pogan. Biblia mówi: oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar tarczania się dla wszystkich ludów wokoło. Mamy tonę materiałów o islamie z naszych zajęć. Jedną z oferowanych przez naszą księgarnię książek, ja nie czytam o każdej religii, jaka istnieje, ale islam jest wpływową religią i powinieneś o niej poczytać, jest broszurka Kim jest ten Allah? Napisano w niej: koniec świata nie nastąpi, dopóki muzułmanie nie pokonają Żydów i ich nie zabiją. Taki jest ich plan. W islamie największą radością jest zabić albo zostać zabitym ze względu na Allaha. Ajatollah Khomeini po zabiciu w Iranie dziesiątek tysięcy innowierców powiedział: jak na razie w Persji nie zabito żadnego człowieka, jedynie zwierzynę. Myślał: to nie muzułmanie, więc nie są ludźmi. Według Bakhari, tom 4, Allah stworzył Adama, dając mu wzrost ponad 27 metrów.
Naprawdę wierzycie, że taki był prawdziwy wzrost Adama? W 3 rozdziale, w wersecie 105 czytamy: gdy nastąpi wspaniały i ostateczny dzień odkupienia, jedynie ci z białymi twarzami dostąpią zbawienia, czarnoskórzy zostaną potępieni. Innymi słowy, twoja skóra musi być biała, by dostać się do nieba. Do islamskiego nieba, oczywiście. W rozdziale 4 napisane jest: żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne, z 2, 3 lub 4. Wyznawcy islamu mogą mieć 4 żony, ale tylko 4. Robią tak. Biorą sobie 3 żony, a z 4 małżeństwa czynią tak zwane małżeństwa z wyrachowania. Można poślubić kogoś na 15 minut i potem się rozwieść. W ten sposób mogą mieć niezliczoną ilość konkubin. Byłem w związku małżeńskim tylko przez 15 minut. Prawo tego nie zabrania. Ich prawo mówi, że można tak robić. W 1 tomie czytamy: Abu Hurajra poinformował: jeśli ktoś z was budzi się w nocy i dokonuje obmycia rytualnego, musi 3-krotnie oczyścić swój nos, bo diabeł spędza noc we wnętrzu nosa. Porządny muzułmanin wstaje rano, wciąga nosem wodę i wydmuchuje ją 3-krotnie. To musi boleć. Dlaczego tak robią? No cóż, dlatego, że diabeł mieszka w twoim nosie. Gdy śpisz, wpełza do nosa. Tak uczą. Al-Bukhari, tom 4, mówi: szatan pozostaje przez całą noc w górnej części nosa. Zgadnijcie, jakie wzięliśmy z tego wyrażenie? Bobo. Abu Hurajra relacjonuje: apostoł Allaha powiedział: ludzie powinni unikać podnoszenia wzroku ku niebu podczas modlitwy, w przeciwnym razie ich oczy mogą zostać wydłubane. Gdy modląc się spojrzysz w górę, twoje oczy wyskoczą z głowy. Ibn Umar relacjonuje: innowiercy przetwarzają żywność w 7 jelitach, muzułmanie w 1. Czy istnieje jakaś biologiczna różnica między niemuzułmaninem a muzułmaninem? Innowiercy mają 7 jelit? Studiowałeś anatomię. Czy tak to wygląda? Każdy jest zbudowany tak samo. Mogę się założyć, że przy sekcji zwłok wszyscy wyglądają tak samo. Don Boyce, mój przyjaciel z Tennessee, napisał książkę pod tytułem Islam, koń trojański Ameryki. Jego strona jest równie wyśmienita: cestnews.com. Możesz tam poczytać o islamie. A co z mormonami? Czy to religia chrześcijańska? Joseph Smith powiedział: nie widzę żadnych uchybień w Kościele, więc pozwólcie, że zostanę wskrzeszony ze świętymi, gdziekolwiek trafię, do nieba, piekła czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli trafimy do piekła, wyrzucimy stamtąd diabły i stworzymy niebo. Tam, gdzie są ci ludzie, jest dobre towarzystwo. Co nas obchodzi, gdzie jesteśmy, jeżeli w dobrym towarzystwie? Tak na marginesie, Joseph Smith nie wiedział, czy idzie do nieba, czy do piekła. Powiedział: Bóg sprawił, że Aaron przemawiał do dzieci Izraela i on sprawi, że ja będę Bogiem dla was zamiast niego. Jeśli wam się to nie podoba, to musicie się z tym pogodzić. Powiedział on również: na Księżycu żyją ludzie, którzy ubierają się jak kwakrzy i żyją prawie 1000 lat. No cóż, byliśmy na Księżycu już kilka razy. Czy są tam kwakrzy? On nie ma racji. To stwierdzenie jest naukowo niepoprawne. Doktryna Mormonów naucza, że pewnego dnia staniemy się Bogiem. Mormoni twierdzą, że Bóg był kiedyś człowiekiem i że my staniemy się kiedyś tacy jak Bóg. Uważają też, że Adam stał się Bogiem. Tak więc, kiedy się modlą Ojcze Nasz, modlą się do Adama. Mamy kilka dobrych książek w naszej księgarni na ten temat. Ukryte fakty z historii Kościoła Mormonów jest wyśmienita. Pokazuje trochę historii, jak mordowano ludzi, którzy próbowali odejść od mormonizmu. Jeśli otwarcie powiedziałeś coś przeciwko mormonom lub próbowałeś zostawić tę religię, zwłaszcza w dawnych czasach, czekała cię śmierć. Po prostu znajdowano cię martwym, na przykład na środku pustyni. Jeżeli chcecie o tym poczytać, polecam książkę pod tytułem Mormonizm – droga, która zdaje się być słuszna. Są w niej same pytania do mormonów. Tę również polecam, autorstwa Thomasa Heinza. Odpowiedzi dla moich przyjaciół mormonów, jeżeli chcecie poznać temat. Ta czerwona też jest dobra. Mormonizm, mama i ja. A ta podchodzi do tematu w delikatny sposób, taki babciny styl. Witaj, kochanie, ty naprawdę wierzysz w te rzeczy? A dlaczegoż to? To taka łagodniejsza metoda dotarcia do mormonów.
Największym autorytetem w dziedzinie mormonizmu są Gerald i Sandra Tannerowie Salt Lake City, utlm.org. Ich książki zawierają wszelkie możliwe informacje i jeszcze trochę o tym, co chciałbyś wiedzieć na temat mormonizmu. Fenomenalne jest to, w co ci Mormoni wierzą. Joseph Smith podrobił Księgę Mormona. Ktoś inny zaniósł ją do drukarni, aby ją wydrukować. To był baptysta, który wściekł się na swój kościół i ta właśnie powieść była tego rezultatem. Joseph widocznie zdobył roboczą kopię tej książki. Te informacje mamy na CD, gdybyście byli zainteresowani zobaczeniem fotokopii oryginałów tych kartek, które ten mężczyzna zaniósł do drukarza i powiedział: chcę to wydrukować, to najdoskonalsza książka na świecie. Powiedział, że zdobył specjalne magiczne kamienie, że od anioła Moroni dostał złote płytki z inskrypcją egipską, które włożył do kapelusza i spojrzał na nie przez te magiczne kamienie, a obok niego była zasłaniająca go zasłona. Czytał z tych płytek swemu przyjacielowi Hiramowi, który to zapisywał. Hiram zapisywał to wszystko przez zasłony i nigdy nie zobaczył żadnych złotych płytek. Nikt ich nie widział, z wyjątkiem Josepha. On tylko mówił innym o nich. Nie było żadnych złotych płytek. Ale on twierdził, że przetłumaczył znajdujące się na nich starożytne egipskie hieroglify, posługując się tymi magicznymi kamieniami. Jednak prawdopodobnie czytał tekst książki, którą ukradł od tamtego drukarza. Kiedy ją napisali, zanieśli do drukarni, twierdząc, że jest to najbardziej nieomylna książka na świecie, że pochodzi od samego Boga. Jednak zawiera tysiące błędów i poprawek. Jeśli chcesz zobaczyć autentyczny oryginał, skontaktuj się z naszym biurem. Będziemy mieli dla ciebie CD, mamy ich dużo. Tak więc nie jestem przeciwko Mormonom. Jestem za prawdą, a to, czego oni uczą, nie jest zgodne z prawdą. Mamy całą masę materiałów o mormonizmie, jeżeli chcecie poczytać. Lucy McSmith powiedziała: Joseph biegł prawie 5 kilometrów przez las, najszybciej jak tylko mógł, ze złotymi płytkami pod pachą. Troje ludzi stanęło mu na drodze i musiał ich powalić. Biegnie sprintem ze złotymi płytami pod pachą. Atakuje go troje ludzi, a on powala ich jedną ręką i biegnie dalej w kierunku domu. Rozmiar złotych płyt. Tutaj mamy ich zdjęcie. Widzimy tutaj to, co Tannerowie mają w swoim muzeum o wymiarach, które Joseph podał. Te tutaj są z ołowiu. Złoto jest cięższe od ołowiu. Złote płyty takiej wielkości, wymiary były niejednokrotnie podawane przez Josepha Smitha, ważyłyby ponad 104 kg. Pawlo, ty często podnosisz ciężary. Potrafiłbyś biec ze 104 kg pod pachą? Nie. W Nowym Jorku co roku są zawody. Przyprowadzają wszystkich kulturystów i olbrzymich siłaczy i mówią im: zobaczymy, kto przebiegnie prawie 5 kilometrów z tymi płytami pod pachą. Mają nagrodę dla tego, komu się uda. Najdłuższy osiągnięty dystans z tymi płytami pod pachą wynosi prawie 23 metry. Nie biegiem, ale spacerem ze 104 kg pod pachą. Powodzenia. Nie kupuję tej historyjki Josepha Smitha. Myślę, że kłamie. Dlaczego Joseph Smith próbował przyłączyć się do kościoła metodystycznego w 1828 roku, skoro w 1820 Bóg w wizji powiedział mu, by nie wstępował do żadnej z tych denominacji, bo wszystkie są obrzydliwością dla niego? Dlaczego? To tylko pytania. Książka Mormonizm, droga, która zdaje się być słuszna, składa się głównie z pytań. Oto ona. Nie zgodziłbym się tutaj z paroma rzeczami. Nie popieram jej wszystkich tez, ale jest dobrze napisana. Proste pytania, które można zadać Mormonom. Na przykład, dlaczego jedna z waszych książek mówi, że musisz mieć więcej niż jedną żonę, aby być zbawionym, podczas gdy inna wasza książka twierdzi, że jeśli masz więcej niż jedną żonę, jesteś potępiony? To jak w końcu? W tej religii są oczywiste sprzeczności i znowu, nie występuję przeciwko Mormonom. Jestem za prawdą, a przeciwko kłamstwu. Dlaczego trzej świadkowie powstawania Księgi Mormona nie zostali zabrani do domu Josepha Smitha, by na własne oczy zobaczyli złote płytki, lecz zabrano ich do lasu, gdzie oglądali je tylko w wizji?
Nikt nigdy nie widział tych złotych płytek. Księga Mormona mówi o finałowej walce pomiędzy Nefitami a Lamanitami. Bitwa odbyła się na wzgórzu Kamorach w Nowym Jorku. Nic tam nie odnaleziono. Nie ma dowodu na bitwę, w której poległy miliony. Są dwa świetne filmy. Biblia kontra Księga Mormona oraz DNA kontra Księga Mormona. Dostępne w bibliotece. Możecie obejrzeć. Według Księgi Mormona Bóg sprowadził do Ameryki trzy grupy ludzi ze Środkowego Wschodu. Jeredów, Nefitów i Mulekitów. Nigdy nie odnaleziono dowodu na istnienie tych grup. Nie ma archeologicznego dowodu na poparcie Księgi Mormona. Jeżeli chcesz zgłębić temat, polecam te dwie płyty DVD mówiące o poważnych niejasnościach dotyczących Księgi Mormona. Uważam, że 10 milionów ludzi wyznaje obecnie mormonizm. Niektórzy z nich to dobrzy, uczciwi i inteligentni ludzie, którzy zostali oszukani i zwiedzeni. Dlaczego Joseph Smith napominał swoich ludzi, aby nie pili wina czy też mocnego trunku, a potem chciał wybudować bar i zrezygnował tylko dlatego, że jego żona oświadczyła: albo ten bar, albo ja? Dlaczego on tak postępuje? Bruce McConkie powiedział: imienne tytuły, które odnoszą się do naszego Pana, to jedyny syn Ojca w ciele. Chrystus został zrodzony przez nieśmiertelnego Ojca, tak samo jak ludzie są zradzani przez swoich śmiertelnych ojców. Czy to prawda, że Chrystus był synem z ciała Ojca? To jest herezja. Jako osoba naprawdę dosłownie urodził się tak samo, jak każdy śmiertelny syn rodzi się śmiertelnemu ojcu. Tak nauczają Mormoni. W Journal of Discourses napisano: zapamiętajcie raz na zawsze, że Jezus Chrystus nie został poczęty przez Ducha Świętego. Mormonizm nie jest religią chrześcijańską. Jest kultem w każdym znaczeniu tego słowa. W ich nauczaniu są błędy. Będziemy o nich mówić na naszych zajęciach. A co ze Świadkami Jehowy? Moglibyśmy o nich rozmawiać przez dwa dni. Kupcie książkę Odpowiedzi dla moich przyjaciół Świadków Jehowy. Są inne organizacje zajmujące się tą religią. Możecie zdobyć dobry pamflet na ten temat. 15 powodów, dla których nie jestem Świadkiem Jehowy. Możecie skontaktować się z mcgregorministries.org. Bóg włożył do ich serc chęć zwiastowania Świadkom Jehowy. Wyznawcy tej religii są bardzo szczerzy, ale bardzo oszukani. Ich religia jest z pewnością jedną z najbardziej szalonych na świecie. Gdy nauczam o stworzeniu i ewolucji, zawsze znajdzie się ktoś, kto w czasie napytania stwierdzi, że w Biblii istnieją sprzeczności. Jako świeżo nawrócony wybrałem się jeszcze raz na obóz z kościoła metodystów. Chodziłem już wtedy do kościoła baptystycznego, w którym nawróciłem się. Ale na tym obozie w kościele metodystów, do którego na początku chodziłem, opiekun posadził nas, chłopaków, na łóżku i poprosił, abyśmy się krótko przedstawili. Powiedzieliśmy nasze imiona. A on powiedział: nazywam się tak i tak, Grzesiek albo jakoś tak, jestem studentem na Uniwersytecie w Illinois i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem humanistą. Nie znałem słowa humanista, więc spytałem: czy to znaczy, że wierzysz w ludzi? Odpowiedział: tak, wierzę, ale to słowo nie ma takiego znaczenia. Powiedziałem: a więc wierzysz w Biblii? Powiedział: no cóż, Biblia to dobra książka, ale jest w niej mnóstwo błędów. Byłem wtedy świeżo nawrócony, ale już wystarczająco rozgarnięty, bo mój kaznodzieja mnie przestrzegł, że jeśli ktoś stwierdzi, że Biblia jest pełna błędów, mam wręczyć mu swoją i powiedzieć: pokaż mi jakiś. Więc dałem mu Biblię i mówię: pokaż mi jakiś. Odpowiedział: z przyjemnością. Oto co pokazał. W rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju napisane jest: i wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Opiekun zapytał: kiedy Bóg stworzył drzewa? Powiedziałem, że trzeciego dnia. Powiedział: dobra, werset 20, piątego dnia. Niech wody wydadzą w obfitości ruchome istoty żywe, a ptactwo niech lata nad ziemią. Spytał: kiedy stworzył ptaki? Powiedziałem: piątego dnia. Powiedział: z czego Bóg stworzył ptaki? Odpowiedziałem: wygląda na to, że z wody. Zgadza się. Bóg stworzył Adama z prochu, Ewę z żebra, ptaki z wody.
Tak jest napisane. Werset 24. Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej. Powiedział, z czego Bóg stworzył żywe istoty? Odpowiedziałem, z ziemi, a ptaki z wody, zwierzęta z prochu ziemi, a potem stworzył człowieka. Powiedział, spójrz teraz na rozdział drugi. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Potem zasadził Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo. I powiedział, czekaj, myślałem, że drzewa stworzył trzeciego dnia, aż dnia szóstego człowieka. Tutaj mamy stworzenie człowieka, a potem stworzenie drzew. Która wersja jest właściwa? Drzewa zostały stworzone przed czy po człowieku? Czy braliście kiedyś udział w dyskusji, wiedząc, że przegrywacie? Wy, żonaci, wiecie coś o tym. Po prostu to wiecie. Hej, przegrywam dyskusję. Mogę równie dobrze zamilknąć. Możecie po prostu dać sobie spokój. Werset 18. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios. Tu są dwa problemy. Zwierzęta i ptaki stworzone po człowieku i ptaki stworzone są nie z wody, lecz z ziemi. Powiedział Kent, Biblia ma mnóstwo sprzeczności, już w pierwszych rozdziałach. Rozdział pierwszy mówi, że zieleń, ziele i drzewa owocowe stworzone zostały dnia trzeciego, a rozdział drugi, że rośliny i drzewa były stworzone po człowieku dnia szóstego. Rozdział pierwszy mówi o ptakach stworzonych piątego dnia z wody. Rozdział drugi o ptakach stworzonych szóstego dnia z ziemi. Rozdział pierwszy mówi o zwierzętach stworzonych przed człowiekiem. Rozdział drugi o zwierzętach stworzonych po człowieku. Powiedział, Biblia to dobra książka, ale to nie jest Słowo Boże. Byłem nawrócony dopiero od paru miesięcy i ten dialog zdruzgotał moją wiarę. Takie sytuacje przytrafiają się chyba każdemu młodemu chrześcijaninowi. Szatan wysyła kogoś, by zniszczyć ich wiarę. To naprawdę mnie dotknęło. Resztę tygodnia na tym obozie byłem pokonanym młodym chrześcijaninem. Chciałbym teraz znaleźć tego faceta. Umiałbym już mu odpowiedzieć. Było tak. Trzeciego dnia Bóg stworzył rośliny, ziele, zieleń i drzewo owocowe. Piątego stworzył ptaki z wody. Szóstego zwierzęta, a potem człowieka. Następnie zasadził ogród i umieścił w nim człowieka. Rozdział drugi opisuje tylko to, co wydarzyło się w ogrodzie. Nie opisuje całego świata. Bóg stworzył więcej drzew i są ich tylko dwa rodzaje, owocowe i ozdobne do ogrodu. Reszta świata jest już zapełniona drzewami. Bóg opisuje, co stało się w ogrodzie. Następnie Bóg stworzył po jeszcze jednej sztuce z każdego zwierzęcia, aby Adam mógł je nazwać i wybrać sobie żonę. I tak Adam stoi w ogrodzie, a prosto z ziemi wyłania się po jeszcze jednej sztuce z każdego zwierzęcia. Reszta świata jest już nim zapełniona. To się dzieje tylko po to, żeby Adam zobaczył, jak Bóg to czyni i żeby wybrał sobie żonę. Wyskakuje żyrafa. Adam mówi, żyrafa nie, dzięki. Hipopotam, nie, dzięki. Słoń, nie. Chomik, nie. Jedno po drugim Adam nazywa je i odrzuca jako kandydatów na żonę. A potem Bóg mówi, Adamie, idź spać. Będę miał dla ciebie niespodziankę, gdy się obudzisz. Uśpił go, wyjął jedno żebro i stworzył pierwszy głośnik na świecie, to znaczy pierwszą kobietę. Więc jest to opis tego, co dzieje się w samym ogrodzie. Interesująca jest sekwencja wydarzeń. Adam widział, jak Bóg stwarzał rzeczy, a Ewa nie. Przypuśćmy, że Bóg stworzyłby Adama jako ostatniego. Szatan mógłby do niego podejść i powiedzieć, Adamie, jak ci się podoba ten piękny ogród, który stworzyłem? W ten sposób Adam do końca życia miałby wątpliwości. Rety, kto tak naprawdę zasadził ten ogród? Nie wiem. Ufam Ci, Boże, ale sam już nie wiem. Nie miałby pewności. Fakt jest taki, że Ewa nigdy nie widziała Boga stwarzającego cokolwiek. Więc kogo szatan przyszedł oszukać? Ewę, słabszą niewiastę. Pierwszy list Tymoteusza. Tak to było. W Biblii nie ma sprzeczności. Rozdział pierwszy i drugi, oba są w porządku. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Adam wiedział, co robi. Kiedy Ewa wręczyła mu banana, czy cokolwiek to było, mówią, że jabłko, nie wiem, był to jakiś owoc.
Powiedział: o nie, zawaliłaś sprawę. Spojrzał na owoc. Rozumiał: jeśli nie stanę się dla niej grzechem, Bóg będzie musiał ją zabić. Sądzę, że Adam z pełną świadomością wziął ten owoc, zjadł go i powiedział: Boże, cokolwiek z nią zrobisz, ze mną zrób to samo. Zrobił tak samo jak Jezus, który dobrowolnie stał się za nas grzechem, aby nas uratować i po to, byśmy mogli stać się Jego oblubienicą. To moja opinia. Jako świeżo nawrócony czytałem Biblię i trafiłem na rozdział 4 drugiej Księgi Kronik, gdzie napisano: Salomon kazał też sporządzić kać odlewaną, wyobrażającą morze, okrągłą, długości 10 łokci od krawędzi do krawędzi, 5 łokci wynosiła jej wysokość na krawędzi, obwód 30 łokci. Przeczytałem, odłożyłem Biblię i powiedziałem: nie zgadza się. Jeżeli jest 10 łokci od krawędzi do krawędzi, to obwód nie wynosiłby 30 łokci. Każdy, kto studiował matematykę, wie, że aby obliczyć obwód koła, mnożymy średnicę przez liczbę pi. Stwierdziłem, że nie powinno wyjść 30 łokci obwodu. Obwód powinien wynieść 31,4159. Dlaczego powiedział 30 łokci obwodu? Myślałem, że w Biblii jest błąd i chciałem zrezygnować z chrześcijaństwa. No i czytałem ten werset i w końcu powiedziałem: chwileczkę, coś przegapiłem. Werset 5 mówi: jej ściana była gruba na szerokość dłoni. To dużo miedzi przy takiej szerokości. Krawędź zaś była zrobiona jak krawędź pucharu. Są dwie teorie na to, jak rozwiązać tę domniemaną sprzeczność. Jedna mówi, że było tam 10 łokci od strony zewnętrznej do zewnętrznej, nie licząc grubości miedzi. To by się zgadzało. Jeśli weźmiesz 10 łokci, od łokcia do koniuszka palca, odejmiesz dwie szerokości dłoni i policzysz to od tyłu, otrzymasz wartość liczby pi dla wewnętrznego obwodu. To by się zgadzało. Druga teoria opiera się na fragmencie, że to miało mieć krawędź pucharu. Krawędź kadzi była odchylona, więc wychodziło 30 łokci po jej brzegu, ale 10 łokci wzdłuż, od krawędzi do krawędzi, wliczając w to tę małą odstającą, jak u większości pucharów, krawędź. Obie teorie prawdopodobnie rozwiązałyby ten problem. W Biblii nie ma żadnych sprzeczności. Pierwsza Księga Królewska mówi, że kadź wyobrażająca morze mieściła w sobie 2000 wiader. Wiadro to około 30 litrów. Mimo to druga Księga Kronik mówi o pojemności na 3000 wiader. Było 2000 czy 3000? A tak przy okazji, 3000 wiader, czyli 90 tysięcy litrów, to mały lub średni basen. Taki, który postawiłbyś w swoim ogródku o pojemności 90 tysięcy litrów. On pomieści dużo wody. Druga Księga Kronik mówi o pojemności 3000 wiader. Pierwsza Królewska o 2000 wiader. Czy to sprzeczność? Nie, bo tam nie jest nalane do pełna, jest tylko 2/3. Kać mogła pomieścić 3000 bat, ale zawierała tylko 2000. W Księdze Rodzaju 10 napisano: to są synowie Sema według ich plemion, języków. Mamy tu podział na różne języki, ale w rozdziale 11 czytamy: cała ziemia miała jeden język. Gdy debatowałem z Farrellem Tillem, wydawcą ateistycznego magazynu, powiedział: Biblia ma sprzeczność. W 10 rozdziale czytamy o podziale języków, a w 11, że cała ziemia ma jeden język. Widzisz, Biblia jest do niczego. Farrell, rozdział 11 jest streszczeniem, takim nagłówkiem. Przypuśćmy, że widzisz taki nagłówek w gazecie. 10 dzieci zginęło w wypadku szkolnego autobusu. I zaczynasz czytać. Autobus przejeżdża autostradą numer 12 i mówisz: chwila, myślałem, że autobus jest po wypadku. Tak, nagłówek podsumował całe zdarzenie, a teraz artykuł cofa się i podaje szczegóły. Rozdział 10 podsumowuje całą historię, a 11 ją streszcza oraz podaje niektóre szczegóły. To nie jest sprzeczność. Oto kolejna domniemana sprzeczność. Ilu ludzi zmarło w czasie zarazy? Księga Liczb 25 mówi: a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Kiedy czytasz historię zawartą w pierwszym liście do Koryntian, dowiadujesz się, że i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Więc ile w końcu? 24 tysiące czy 23 tysiące? Przeczytajcie uważnie. Nie ma sprzeczności. Ile osób zmarło podczas tej zarazy? 24 tysiące. Ile zmarło jednego dnia? 23 tysiące.
No więc jeden tysiąc zmarł następnego dnia z powodu tej samej zarazy. Nie ma sprzeczności. Na naszych zajęciach przerabiamy całkiem sporo takich wątpliwych sprzeczności zawartych w Biblii. Jeżeli uważasz, że takie istnieją, skontaktuj się z naszym biurem podczas naszego programu w radio. Możemy przeznaczyć codziennie 1,5 godziny na pytania dotyczące rzekomych sprzeczności w Biblii, czy też kreacjonizmu lub ewolucji. Jak umarł król Saul? Heretycy odpowiedzieliby: spójrzcie, macie w Biblii sprzeczność. W pierwszej księdze Samuela 31 napisane jest: wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. Wcześniej rzekł do Giermka: zabij mnie, jestem ranny. Giermek odpowiedział: boję się to zrobić. I tak Saul popełnił samobójstwo. W drugiej księdze Samuela 1 czytamy, że jakiś Amalekita mówi do króla Dawida: zabiłem Saula, oto jego korona i kosztowności. Powiedział tak, bo wiedział, że Dawid i Saul byli wrogami. Amalekita zeznał: przystąpiłem więc do niego i dobiłem go, wiedziałem bowiem, że nie przeżyje swojego upadku. No więc Saul popełnił samobójstwo, czy zabił go Amalekita? Nie ma sprzeczności. Saul popełnił samobójstwo. Ten Amalekita kłamie. Liczy na nagrodę. Hej, Dawid, zabiłem Saula. Poproszę o moją nagrodę. Nagrodą Dawida było skrócenie o głowę. Więc mamy przeróżne rodzaje pozornych sprzeczności w Biblii i o wielu rozmawiamy na naszych zajęciach. Możecie zadzwonić podczas naszego programu w radiu. Jest książka pod tytułem Błędy w Biblii King James, napisana przez Petera Ruckmana. Kiedyś miała tytuł Problematyczne teksty. Autor mówi w niej o 500 domniemanych sprzecznościach w Biblii. Na naszej stronie internetowej mamy około 90 stron danych na temat rzekomych sprzeczności. Oto jedna z tych, o której zawsze mówią ateiści. Czy Jonasza połknął wieloryb, czy ryba? W drugim rozdziale Jonasza czytamy: lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Rozdział 2, werset 2. Modlił się z wnętrzności ryby. Ale kiedy czytamy o tym w Mateusza 12, napisane jest, że Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu wieloryba. No i ateiści powiedzieliby: aha, Biblia ma błąd. Ryba to nie wieloryb. Wieloryb to nie ryba. Cóż, w naszym współczesnym systemie klasyfikacji wieloryb to nie ryba, ale w klasyfikacji biblijnej wieloryb jest rybą. Jeśli pływa w wodzie, jest rybą. Delfin też jest rybą w klasyfikacji biblijnej. Nie można więc użyć systemu klasyfikacji Karola Linneusza sprzed 200 lat i narzucić go Biblii i stwierdzić, że jest w niej błąd. Nie, wieloryb i ryba są tym samym w biblijnej klasyfikacji. Moglibyśmy powiedzieć o innych drobnych rzeczach. Jest około 500 wersetów w Biblii, o których mówi się, że są przykładami błędów i o nich jest mowa w książce Ruckmana. Autor jest trochę opryskliwy i niepotrzebnie złośliwy, ale ma rację i jego sposób wyciągania wniosków jest bardzo dobry. Oto kolejna rzecz, o którą pytają ateiści. Czy owady są czworonożne? Odpowiadam: nie, to znaczy w pewnym sensie, bo wiem, dokąd zmierzają. W Księdze Kapłańskiej 11 napisane jest: lecz z wszelkich uskrzydlonych czworonożnych owadów możecie jeść szarańczę wędrowną, koniki polne, wszelkie zaś inne uskrzydlone czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Mówią: wiadomo, że owady mają 6 nóg. Albo Mojżesz był głupcem, albo mamy sprzeczność w Biblii. No cóż, Mojżesz na pewno widział mnóstwo owadów i wiedział, że mają 6 nóg. Dlaczego powiedział czworonożne? Cóż, owady rzeczywiście mają 6 nóg według naszego sposobu myślenia. Mamy tutaj model komara zrobiony z miedzianej rury. Ma 6 nóg, tak jakby. A pająki, czy mają 8 nóg? Lepiej być ostrożnym z odpowiedzią. W Księdze Przysłów, w rozdziale 30, czytamy: pająk rękoma robi. Could it be that
Czy może być tak, że cztery tylne odnóża pełnią funkcję nóg, a cztery przednie odnóża funkcję rąk? To, że według nas wszystkie odnóża są nogami, nie oznacza, że pająk uważa tak samo i gdy chce coś zrobić, na przykład przesunąć coś, użyje do tego swoich jakby rąk. A jak jest z komarem? Ma sześć nóg? Czy może cztery nogi i dwie ręce? Tylko dlatego, że chodzi na wszystkich sześciu, nie oznacza, że ma sześć nóg. Nie wydaje mi się, żeby była jakaś sprzeczność w Biblii. Moglibyśmy mówić bez końca o rzekomych sprzecznościach w Biblii. Ludzie pytają, bracie Howin, dlaczego używasz wersji King James? Przecież to staroangielski. Nikt tego nie rozumie. Ciężko się czyta. Rozumiem te argumenty. Jako świeżo nawrócony chrześcijanin dostawałem od mamy wszystkie nowe wersje Biblii. Jeżeli wychodziła nowa, dawała mi ją mówiąc, ta ci się spodoba. I tak, posiadam ogromną kolekcję wszystkich przekładów Biblii. Jako 16-latek miałem Revised Standard Version. To moja pierwsza Biblia. Czytałem ją, chodziłem do kościoła, do tego nieco niezależnego, prawicowego, radykalnego, baptystycznego kościoła. Kaznodzieja krzyczał, że Biblia to Słowo Boże, a ja robiłem notatki w mojej Revised Standard Version. I po paru miesiącach mówi do mnie, bracie Howind, jesteś nawrócony od kilku miesięcy, już czas, żebyś miał Biblię. Odpowiedziałem, że mam, a on na to, nie, potrzebujesz prawdziwej Biblii. Byłem urażony. Mam Biblię, robię w niej notatki, czytam codziennie, o co chodzi. Powiedział, no więc z tą wersją są poważne problemy. Więc dlaczego King James? Jestem chrześcijaninem już od 37 lat i wciąż badam ten temat. Dlaczego? Spójrzcie na Psalm 12. Słowa Pana to słowa czyste, jak srebro wytopione w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. Ty, Panie, zachowasz je, będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki. Do czego odnosi się wyraz je? Zachowasz je, czyli co? Swoje słowa. Obiecuje, że będzie strzegł swoich słów. A jak jest w wersji New International? Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. Czy ta wersja mówi to samo? Nie urodziłem się wczoraj. Moim zdaniem wygląda na to, że ktoś się pomylił. Co to znaczy, ustrzeżesz nas od tego plemienia? O jakim plemieniu mowa? Są poważne różnice pomiędzy tymi dwoma wersjami Biblii. Mamy pewną książkę w naszej bibliotece. Ktoś mi ją przysłał. 6 miesięcy zajęło mi rozszyfrowanie, co oznacza jej tytuł. Czytałem go i pytałem siebie, o co chodzi. Robiłem coś i za każdym razem, gdy zerkałem na książkę, myślałem o tym. Tytuł książki brzmi... To, co jest inne, nie jest takie samo. Dlaczego ktoś zatytułował w ten sposób książkę? To, co jest inne, nie jest takie samo. I potem pomyślałem, o, te Biblie są zdecydowanie inne, więc nie można powiedzieć, że są takie same. O ile dobrze rozumiem, istnieje 151 angielskich tłumaczeń Biblii. Przepisy mówią, że nie uzyskasz praw autorskich, dzięki którym możesz chronić swoją pracę i dostać więcej pieniędzy, dopóki twoja wersja nie różni się od oryginału o 10%. Czyżby istniało 151 sposobów na przetłumaczenie każdego wersetu w Biblii? W pewnym momencie przestajesz poprawnie tłumaczyć i tłumaczysz coś błędnie, aby była różnica i byś dostał prawa autorskie i kasę. Korzeniem zła jest miłość do pieniędzy. Opowiem wam historię. Zaraz po zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie zaczęli pisać swoje księgi. Byli prześladowani i rozproszyli się. Ludzie przepisywali listy apostołów oraz Ewangelię i rozdawali. Kościół był prześladowany, więc ludzie uciekali, gdzie mogli. Prześladowanie trwało przez kolejne 1000 lat. Kiedy złapali heretyka, czyli chrześcijanina, palili go na stosie. Palili też Biblię. Ludzie rozpowszechniali Słowo Boże, robiąc kopie. Przepisanie Biblii długopisem zajmuje 10 miesięcy.
Ale wtedy nie było długopisów. Były pióra i trzeba je było ciągle maczać w atramencie i ostrzyć. Nie było dobrych długopisów ani dobrego papieru. Pisano na chropowatym pergaminie lub skórze, ale pomimo utrudnień i prześladowań pisanie zajmowało im około 10 miesięcy. Ręczne przepisywanie egzemplarza Biblii. Piszą wszystkie te egzemplarze. W XVI i XVII wieku prześladowania ustają. Ludzie postanawiają zebrać wszystkie kopie Biblii z całego świata, porównać je i przetłumaczyć na angielski. Pamiętajcie, że niektóre z tych egzemplarzy Biblii nie widziały siebie przez 1000 lat. Mogli być ludzie we Francji robiący kopie i ludzie tworzący kopie w Afryce czy też w Chinach. A książkę można używać tylko przez jakiś czas, potem się niszczy. Mam parę Biblii, które są całkowicie zniszczone, jakieś 5 lub 6 sztuk. Często używana książka szybko się zużywa. Powiedzmy tak teoretycznie, że jeśli naprawdę dbasz o jakiś zwój, to może przetrwać 300 lat i nadawać się do codziennego użytku. Mówię tak, dla przykładu. Tak więc po 300 latach twój oryginał niszczeje. Wyrzucasz go, bo masz teraz prawdopodobnie 800 kopii, czy też z pewnością ogromną ich ilość. Po jakimś czasie robisz kopię tych kopii i tak po około 1000 lat twoja kopia może być odległa od oryginału o 4-5 pokoleń. Ale to nie szkodzi, dopóki kopiowanie odbywało się bezbłędnie. A oto dobry sposób, żeby sprawdzić poprawność procesu kopiowania. Każdy z tych manuskryptów, zarówno francuski, niemiecki, angielski, jak i chiński, przeszedł przez 5 pokoleń. Zbierz kopię 5. pokolenia, porównaj je i sprawdź, jak bardzo są do siebie podobne. Tak zrobili w XVI i XVII wieku. Zebrali te wszystkie zwoje. Znaleźli 5000 kopii Biblii, które przetrwały prześladowania. Były identyczne z wyjątkiem pisowni. Były zmiany w imionach, na przykład Piotr i Pedro i tego typu rzeczy. Powiedzieli więc, Bóg prawdziwie zachował swoje słowo. To jest to, dokładnie słowo w słowo. W międzyczasie w Egipcie była grupka ludzi, coś jak kult, podobni do Świadków Jehowy. Mam tutaj Biblię Świadków Jehowy. To byli Aleksandryjczycy. Nie wierzyli w boskość Chrystusa ani w zmartwychwstanie ciała. Odrzucali wiele chrześcijańskich wierzeń, coś jak dzisiaj Świadkowie Jehowy. Stworzyli swoją wersję Biblii, zmieniając to, co im się nie podobało. Wprowadzili około 6000 zmian. Ich zwierzchnikiem był Origen. Był przywódcą tego kultu w późnych latach II i III wieku. Jedyną wzmianką w Biblii o Aleksandryjczykach jest moment, kiedy kłócą się ze Szczepanem. Sprzeczają się z prawdziwymi chrześcijanami. I jeśli ufasz zasadzie pierwszej wzmianki, która moim zdaniem jest bardzo ważna, wówczas ta informacja byłaby dla ciebie istotna. Jedyna wzmianka o tych ludziach jest zła. Dlatego też prawdopodobnie cokolwiek, co pochodzi z Aleksandrii z biblijnego okresu Egiptu, jest złe. Więc Origen był przywódcą tego kultu. Spisali wersję swojej Biblii i umieścili w nich swoje poprawki. Niektóre z tych Biblii przetrwały do dziś. W roku 350 po Chrystusie spisano kilka takich wersji. 3 przetrwały do dziś. Jedna została odnaleziona w Bibliotece Watykanu i nosi nazwę Vaticanus. Kolejną znaleziono w Aleksandrii w Egipcie. Nazywa się Aleksandrus. Trzecia kopia znajdowała się w Sinai Peninsula, w klasztorze. To stary klasztor położony u podnóża góry, która zdaniem jednej księżniczki jest górą Synaj. Tak na marginesie, to nie jest góra Synaj. A że była księżniczką, to gdy powiedziała, to jest góra Synaj, odpowiedzieli, tak jest, proszę pani. Nazwali ją górą Synaj i do dziś tak nazywają, ale tak naprawdę góra Synaj znajduje się w Arabii. Przeczytajcie Galacjan 4. Jakiś zwiedzający zauważył w tym klasztorze stary, zaniedbany zwój. Kiedy zapytał o niego, powiedziano, że nie mają pojęcia, co to jest, że wiedzą tylko, że jest u nich od lat. Okazało się, że to kopia Biblii z roku 350 po Chrystusie. Została nazwana kodeksem synajskim.
Te trzy zwoje są od siebie zupełnie różne, nie zgadzają się również z prawdziwą Biblią. Są zupełnie inne. Zakonnicy przetłumaczyli na łacinę te trzy starożytne zwoje wieki temu. Znane są pod nazwą Vulgata. Vulgata od vulgar, czyli powszechny. Nazwa znaczy język powszechny. To bardzo dobre tłumaczenie złej książki. W roku 1582 katolicy przetłumaczyli Vulgatę na angielski wraz z Biblią Douay Confraternity, czy też Douay Rheims. I to było naprawdę dobre tłumaczenie złej książki. Potem pojawi się Westcott i Hort. Tutaj mam ich książkę. Jedyna kontrowersja Westcotta i Horta. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na jej temat, mamy broszurkę o niej, możecie kupić w naszej księgarni za 2 dolce. Westcott i Hort byli greckimi uczonymi, którzy mieli stworzyć nową wersję Biblii. Nie wiem, czy byli chrześcijaninami. Prawdopodobnie uważali siebie za chrześcijan. No więc wzięli te trzy starożytne manuskrypty, mimo że nie zgadzały się ze sobą, i stworzyli z nich nową grecką wersję. Myśleli sobie, są starsze, więc lepsze. Zgadzam się, że to starsze wersje, co nie znaczy, że lepsze. Mimo to nowa, syntetyzowana grecka wersja Biblii została udostępniona światu w roku 1875. Powiedzieli, posiadamy najstarsze i najlepsze manuskrypty do przetłumaczenia. Mieli najstarsze istniejące manuskrypty, ale nie oznacza to, że były lepsze. Po pewnym czasie ludzie zaczęli tłumaczyć wersję Westcotta i Horta na angielski. Pierwszym tłumaczeniem, ukończonym w 1881 roku, była Revised Standard, potem American Standard, następnie Biblia Świadków Jehowy New World Translation. To było całkiem niezłe tłumaczenie złej książki. Potem była New American Standard, New International Version, Good News Bible, Biblia Amplified oraz Living Bible. To jest New American. Uważam, że osoby tłumaczące te wersje są szczerymi, oddanymi, inteligentnymi chrześcijanami, którzy tłumaczą nieodpowiednią książkę i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Tak naprawdę istnieją tylko dwa rodzaje angielskiej wersji Biblii. Pierwszy to King James, który w tej chwili ma 64 tysiące uwiarygadniających manuskryptów. Kiedy tłumaczono King James, było odnalezionych tylko 5 tysięcy manuskryptów. Drugie miejsce zajmują wszystkie inne wersje Biblii bazujące na tłumaczeniu Westcotta i Horta. Macie do wyboru dwie opcje. Nie powinniście pytać, czy tłumaczenie jest dobre, ale raczej o to, co oni tłumaczą. Jeżeli chcecie o tym poczytać, kupcie książkę o Westcotcie i Horcie. Weźmy na przykład New International Version, Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Adamie, przeczytaj werset 37. Nie możesz przeczytać, prawda? Bo nie ma tam tego wersetu. Nie istnieje. Usunęli ten werset. W New American Standard przynajmniej zrobili w tym miejscu przypis. Przy adresie 8.37 napisane jest, patrz przypis, ale wersetu nie ma. W przypisie napisali, późne manuskrypty dołączają werset 37. Właśnie, że nie. To te rzekomo wczesne manuskrypty, których wy używacie, ominęły ten werset. Późniejsi tłumacze nie dołączyli tego wersetu, ale to ci wcześniejsi ominęli go. W New International pominięto ponad 200 wersetów. Jest dobra książka Sama Gipa pod tytułem Zrozumiała historia Biblii. Pomaga zrozumieć historię powstawania naszej Biblii. Możecie też kupić książkę Gayle Ripplinger w zachwycie nad tym słowem. Ma ponad 1000 stron i jest w przystępnej cenie. Naprawdę dobra. Oferujemy wiele książek na temat kontrowersji przekładu King James. Jeżeli chcielibyście książkę, która jest stonowana i łagodna, kupcie Książka Odpowiedzi, Sama Gippa. To wyśmienita książka wyjaśniająca, dlaczego warto wybrać Biblię King James. Książka Język Biblii King James uzasadnia, dlaczego używane są przestarzałe formy zaimków. Ty i wy mają ku temu dobry powód. Ale twierdzenie, że starsze znaczy lepsze, jest błędne. I w jaki sposób szatan użyje nowych wersji Biblii w procesie wprowadzania swojego nowego porządku światowego?
Polecam książkę New Age'owskie wydania Biblii, Gail Ripplinger, która zrobiła doktorat z angielskiego. Tak więc to, że manuskrypt jest starszy, nie znaczy, że jest lepszy. Jestem chrześcijaninem od 37 lat i zdarłem wiele Biblii. Starsze nie oznacza lepsze. Biblia posiada więcej manuskryptów niż jakakolwiek inna książka. Przykładowo Iliada Homera posiada jedynie 650. W roku 1964 znaleziono kolejne 24 tysiące manuskryptów. Potem zwoje z Nadmorza Martwego i teraz mają 64 tysiące manuskryptów potwierdzających przekład King James i 3 kompletne manuskrypty oraz 46 fragmentów, które potwierdzają wersję aleksandryjską. Zwój Izajasza, odnaleziony wraz ze zwojami z Nadmorza Martwego, okazał się o 1000 lat starszy od innych manuskryptów. Jest wiele dobrych książek na ten temat. Jest wiele przeróżnych tematów poruszających problemy z innymi wersjami. Jeden z nich jest w drugiej księdze Samuela 21. Kto zabił Goliata? Dawid. Biblia King James mówi, że Elhanan zabił brata Goliata. Przekład New International mówi, że Goliata. Mamy tutaj błąd. To jest źle. Zawalili sprawę. Pominęli tutaj wersety, moglibyśmy je przejrzeć. Wszystkie te wersety zostały pominięte. Na tej stronie jest lista pominiętych wersetów. Zniknęło po prostu 200 wersetów, a te, które zostały, są często pozmieniane w ten sposób, że oznaczają już coś zupełnie innego. Na przykład Ozeasza 11:12 mówi: Juda panuje z Bogiem. W New International mamy: Juda jest nieposłuszny Bogu. Czy te wersety mówią to samo? Juda jest nieposłuszny Bogu? Nie mówią tego samego. Księga Rodzaju 27. Oto w tłustości ziemi będzie mieszkanie Twoje. To jedno z błogosławieństw. Oto mieszkanie Twoje będzie z dala od żyznych gleb ziemi. Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba Twoja. Te dwa wersety są przeciwstawieństwem. To nie to samo. Księga Przysłów 18. Człowiek, który ma przyjaciół, sam musi być przyjacielski. Co to znaczy? Chcesz mieć wielu przyjaciół? Bądź przyjacielski. New International mówi: wielu przyjaciół prowadzi do zguby. Mowa o tym samym? Czy czegoś nie rozumiem? Jeżeli masz wielu przyjaciół, to będziesz zgubiony? Tak napisali, ale to błąd. Mateusza 7 mówi: ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Revised Standard mówi: brama jest wąska, a droga jest trudna. No więc trudno jest pójść do nieba, czy też raczej niewielu tam trafia. King James używa starych zaimków, ty i wy, które rozróżniały liczbę pojedynczą i mnogą. Dziś w angielskim mamy tylko jeden wyraz na oznaczenie dwóch zaimków. Na oznaczenie zaimka ty oraz wy używa się tego samego słowa. Nikt w roku 1611 nie mówił: jakże się ty miewasz na ten czas? Używali już jednego zaimka dla liczby pojedynczej i mnogiej. Jednak King James stosuje dwa archaiczne zaimki, rozróżniające liczbę pojedynczą i mnogą, ty i wy. W języku polskim istnieje wyraźna różnica pomiędzy ty i wy, ale w języku angielskim na obydwa zaimki istnieje jedno słowo, you, więc nie wiadomo. Ale gdy użyjesz starych angielskich zaimków fi i fu, wtedy wiesz. W Ewangelii Jana 3 widać, jak to jest ważne. Jezus powiedział do Nikodema: nie dziw się, że ci, po angielsku wi, liczba pojedyncza, powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Potem Jezus mówi w liczbie mnogiej: mówię wam, że każdy musi narodzić się na nowo. To jest naprawdę ważne rozróżnienie. W przeciwnym razie mówiłby: Nikodemie, mówię ci, musisz narodzić się na nowo. No więc jak to się ma do Kenta Howinda? Nie byłoby tego odniesienia. Fakt jest taki, że wersja King James jest bardzo precyzyjna. Więcej o tym mówimy na naszych zajęciach. Powinniście zrozumieć, że Bóg obiecał, iż zachowa swoje słowo, więc gdzie ono jest? Chciałbym dorwać jego kopię. Tak więc po 30 paru latach zostałem przekonany do przekładu Biblii w wersji King James. Bóg zachował również swoją angielską wersję słowa. Ponieważ ciągle mówię o kreacjonizmie, kilka wersetów przyciąga moją uwagę. Efezjan 3:9. King James mówi: i żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od początku świata w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Są tutaj dwa istotne stwierdzenia. Napisane jest: od początku świata.
to określony zakres czasu. On wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Kolosan 1 mówi to samo. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. Jezus to Bóg w ciele. Wiele z tych nowych przekładów Biblii bazuje na wersji aleksandryjskiej, a oni nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem w ciele. Oczywiście księgarnie chcą sprzedawać jak najwięcej Biblii. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. I dodatkowo nie chcą nikogo obrazić, więc mają podejście typu sprzedajmy taką wersję Biblii, która nikogo nie urazi. Zobaczcie, co zrobili z Efezjan 3:9. Ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Pominęli Jezusa. Przecież nie chcemy urazić nikogo i napisali od wieków zamiast od początku świata. Prawie wszystkie nowe przekłady Biblii zmieniły to na od wieków. No i w każdej takiej Biblii pomijają Jezusa, oprócz wersji New King James. Mają oni wzmiankę o Jezusie, ale również tłumaczą od wieków. To jedyna wersja, jaką znalazłem, która nie pominęła Jezusa. Ale wszystkie przekłady pozmieniały się na od wieków. Nie chcą umieszczać tej ostatecznie określonej, sześciodniowej, kreacjonistycznej koncepcji młodej ziemi, bo mogłoby to kogoś urazić i straciliby przez to zyski. Moglibyśmy długo rozmawiać o problemach związanych z tymi wersetami. Ostatnim z nich, który mnie nurtuje, jest to, czy w Księdze Rodzaju 1:5 mowa o dniu pierwszym, czy o jednym dniu. Kilka wersji mówi jeden dzień, oprócz King James, która mówi dzień pierwszy. Z jakiego powodu zmienili to na jeden dzień? Znowu chodzi o to, że chcą tutaj uwzględnić długie odstępy czasu i nie rozumiem, jak ktoś może czytać Księgę Rodzaju 1:5 i wciąż uważać, że przerwa czasowa pomiędzy wersetem pierwszym a drugim jest dłuższa niż jedna godzina. Dzień pierwszy, jak dla mnie, to nie może już być bardziej oczywiste. Prawie każdego dnia pytają mnie, a co z kodem Biblii? Czy to prawda, że w tekście hebrajskim ukryty jest kod? No cóż, istnieją książki, które zajmują się tym zagadnieniem i zajmiemy się nimi, ale pozwólcie, że najpierw przedstawię temat w zarysie. Grant Jeffries ma na temat kodu Biblii świetny rozdział w swojej książce pod tytułem Boży podpis. Oto cała koncepcja. Jeżeli weźmiesz język hebrajski, tylko ten hebrajski, na którym oparta jest King James, i zapiszesz go na swoim komputerze, każdą poszczególną literę napisaną jako ciąg liter, wyjdzie z tego akrostych. Pomijając niektóre litery, odczytasz inne ukryte w tekście słowa. Na przykład co 13 litera w Księdze Powtórzonego Prawa 10 układa się w zdanie w gorzkim morzu Auschwitz. Mowa o obozie koncentracyjnym Hitlera. Gdy przeczytasz co 22 literę, otrzymasz wyraz Hitler. Inne frazy znalezione w tym fragmencie dotyczyły różnych informacji z nim związanych. Jak to możliwe? Nie bezpośrednio w tekście, ale przy pomijaniu niektórych liter. Czy w Biblii istnieją ukryte przesłania? Cóż, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Nie traktowałbym jednak tego jako dogmatu. Chuck Missler, mój dobry przyjaciel, ma mnóstwo materiałów na ten temat. Napisał świetną książkę pod tytułem Kosmiczne kody. Zapytacie, kim jest Chuck Missler? No więc pracował przez lata jako kryptolog. Przez wiele lat kodował informacje dla rządu. Ma dobre materiały na temat kodów w Biblii. Możecie odwiedzić jego stronę khouse.org, żeby zaczerpnąć więcej informacji. Oto niektóre rzeczy, jakie można znaleźć w Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Liczb. Pomijając litery, znajdujesz słowa takie jak Hitler, Holokaust, Krematorium, Polska, Plagi, Führer, Eichmann, Król Nazistów, Ludobójstwo, Auschwitz, Niemcy, Mein Kampf. Fakt, iż tego typu słowa są tam ukryte, może być czymś więcej niż zwykłym zbiegiem okoliczności. Musi być jakiś powód. W Księdze Przysłów w rozdziale 30 każda 22 litera tworzy wyraz Jezus. Coś w tym musi być. Cofnijmy się do XVI wieku. Jeden z rabinów powiedział wtedy, sekrety Tory ujawniają się w trakcie pomijania konkretnych liter. Oto przykład tego, jak to wygląda. Każdy kod polega na dodawaniu każdej czwartej litery tak, aby utworzyć wyraz. Po angielsku pojawia się read the code, czyli czytaj kod. Czytasz co czwartą literę. W tym zdaniu jest ukryta wiadomość. O to właśnie chodzi w kodach Biblii.
Czy w Biblii istnieją ukryte przesłania poza tymi, które czytamy? Czy zawarte jest w niej coś więcej? Cóż, nie wiem, ale w Księdze Rodzaju, gdy przeczytasz co 49 literę, wyjdzie wyraz Tora. Interesujące. 49 to 7 siódemek. Jeżeli w Księdze Wyjścia przeczytacie co 49 literę, znowu wyjdzie wyraz Tora, który jest hebrajskim starotestamentowym wyrazem na Słowo Boże. Każda 49 litera. Jeżeli w Księdze Liczb przeczytacie co 49 literę, odczytacie wyraz Tora od tyłu. I znowu, jeżeli w Księdze Powtórzonego Prawa przeczytacie co 49 literę, otrzymacie wyraz Tora od tyłu. Podsumujmy. Księga Rodzaju i Księga Wyjścia ma ten wyraz czytany od początku do końca. Księga Kapłańska nie ma go w ogóle. Księga Liczb i Powtórzonego Prawa ma ten wyraz od tyłu. Obie wskazują na Księgę Kapłańską. W Księdze Kapłańskiej każda co siódma litera daje wyraz Jehowach, Jahwe. Czy może tak być, że Księgi Rodzaju, Wyjścia, Liczb i Powtórzonego Prawa wszystkie wskazują na Pana? Może to czysty zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że matematyczne prawdopodobieństwo czegoś takiego jest bliskie zeru. Wychodzi na to, że w tym coś musi być. Tora zawsze wskazuje na Boga. A tak w ogóle, kto stworzył Boga? Każdego tygodnia dzwonią ateiści lub sceptycy i mówią: hej, Hawkins, powiedziałeś, że Ziemia ma 6 tysięcy lat, a Bóg stworzył świat. Kto w takim razie stworzył Boga? Odpowiadam, wasze pytanie zakłada, że Bóg musiał zostać stworzony. Tak, właściwie wasze pytanie zakłada dwie rzeczy, że Bóg musiał stworzyć Boga i że Bóg jest uwięziony w czasie, tak jak my. Oba założenia są błędne. Jeżeli Bóg jest nieskończony, jest poza czasem, to nie musiał być stworzony. On po prostu jest. Fakt, że nie potrafimy tego pojąć, nie jest ważny, ale właśnie w taki sposób Bóg nam się objawia. Oto magazyn Discover. Co istniało przed Wielkim Wybuchem? W Księdze Rodzaju 1 napisane jest na początku. A co było przed nim? Odpowiem: nic. Przed tym momentem czas nie istniał. Pytania typu skąd wziął się Bóg, co Bóg robił przed stworzeniem, zakładają, że Bóg jest uwięziony w czasie tak jak my i że musi czekać, aż dana rzecz się wydarzy. Nie. Nie jest tak. Bóg nie jest zamknięty w czasie. Jednakże obie teorie, kreacjonizm i ewolucjonizm, zakładają początek. Musi być jakiś początek. Nawet ewolucjoniści powiedzą, nic znaczy po prostu nic. Zniknęłaby nie tylko materia i energia, ale również przestrzeń i czas. Oni doskonale wiedzą, że czas, przestrzeń i materia muszą zaistnieć w tym samym momencie. Widzicie, jeśli mielibyście materię bez przestrzeni, gdzie byście ją umieścili? Gdybyście mieli przestrzeń i materię, ale bez czasu, to kiedy byście ją umieścili? Musi być czas, przestrzeń i materia, cały zestaw. Gdybyście mieli długość i szerokość, ale bez głębokości, to nie macie nic. Istniałoby to tylko w wyobraźni. Bóg mówi, że króluje wiecznie. Bóg odwieczny. Izajasza mówi, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jam jest Bóg Wszechmogący. Jeżeli Bóg jest Wszechmogący, to nie jest kontrolowany przez czas, przestrzeń czy materię. Jest tu i teraz, w dniu jutrzejszym. W Księdze Rodzaju 1 widzimy niesamowitą trójcę nad trójcami. Na początku, czyli w tym jest czas, który ma trzy wymiary, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Bóg stworzył niebo, którego przestrzeń ma trzy wymiary, długość, szerokość, wysokość i ziemię, materia o trzech stanach skupienia. Trójca nad trójcami w zaledwie 10 słowach. On mówi, że to stworzył. Okej, wszystko, co mogę zrobić, to uwierzyć w to. W Księdze Apokalipsy 10 napisane jest, czasu już nie będzie. Jak będzie koniec świata, to czasu już nie będzie. Mamy parę pięknych piosenek. Emi, twój mąż gra na gitarze i na banjo, a my śpiewamy te wspaniałe piosenki w kościele. Kiedy byliśmy tam 10 tysięcy lat. Wspaniała piosenka, ale nie mówi prawdy. Nie będziemy tam 10 tysięcy lat, po prostu tam będziemy. Czas, przestrzeń i materia muszą być stworzone w tym samym momencie. Bóg powiedział, że tak zrobił. Zatem pytanie, co Bóg robił przed stworzeniem, opiera się na błędnych przesłankach.
On jest poza czasem, przestrzenią i materią. Prawie 200 razy Bóg mówi w Biblii jestem. On jest obecny. Rozumiecie? Teraz mamy rok 2005, za parę dni będzie 2006. W niebie nie ma czasu, czas tam nie istnieje. Bóg jest poza czasem, przestrzenią i materią. Jezus, mówiąc jestem, stwierdza, że jest Bogiem. Mamy to w całej Biblii. Zanim Abraham był, ja jestem. Chcieli go ukamienować, gdy to powiedział, bo wiedzieli, że w ten sposób oznajmia, że jest Bogiem. Jestem drzwiami, jestem winem, jestem światłością świata, jestem dobrym pasterzem. I tak w koło. Wiedzieli, że on mówi, że jest Bogiem i wcale im się to nie podobało. Wiecie, dlaczego twierdził on, że jest Bogiem? Bo nim był. Następne pytanie. Kto napisał Księgę Rodzaju? Mamy tutaj Biblię, podobno napisał ją Bóg. Mówimy, wiemy, że to człowiek napisał Biblię. No przecież Bóg nie siadł i nie napisał jej dosłownie. A kto napisał Księgę Rodzaju? No więc to jest naprawdę fascynujące pytanie. Kto napisał tę księgę? Sceptycy, m.in. dr Pruett, mówili tak przez lata. Miałem z nimi już 4 debaty. Jest naukowcem badającym Księgę Rodzaju. Wierzy, że miała 4 autorów. Oto, czego Niemcy, dobrzy recenzenci, zaczęli nauczać około 160 lat temu. Powiedzieli, że czytając Księgę Rodzaju, możemy zauważyć, że miała 4 autorów. Świadczy o tym odmienny styl pisania. Nazywają to J.E.P.D., skrót od Javest, Eloist, Priestley i Deuterist. I częściowo mają rację. Są tam różne style. Spójrzcie do Księgi Rodzaju 1. Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg rzekł, Bóg zobaczył, Bóg rozdzielił, Bóg rzekł, Bóg nazwał. Słowo Bóg pojawia się 31 razy. Kiedy przechodzisz do rozdziału 2, od 4 wersetu, pojawia się zmiana. Napisane jest Pan Bóg i tak przez cały rozdział. Użyta jest inna nazwa na Boga oraz zupełnie inny styl pisania. Ludzie, którzy studiują język hebrajski, powiedzieli, że to pisze już inna osoba. Zgadza się. Więc kto napisał Księgę Rodzaju? W Ewangelii Marka 12 napisane jest w Księdze Mojżesza. Jest tu mowa o tym, jak Bóg powiedział Mojżeszowi pewne rzeczy. To oczywiście odnosi się do Księgi Wyjścia. No więc Nowy Testament mówi nam, że Mojżesz napisał Księgę Wyjścia. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że jeśli mężczyzna umiera i nie ma dzieci, jego brat żeni się z jego żoną, a pierwsze dziecko dziedziczy po zmarłym ojcu. Robili tak, by zabezpieczyć dziedzictwo przed roztrwonieniem. Takie było prawo. Ewangelia Łukasza mówi, że Mojżesz napisał wzbudzić potomstwo swemu bratu. Tak więc Łukasz całkiem wyraźnie mówi, że Mojżesz napisał Księgę Powtórzonego Prawa. Po przebadaniu paru ksiąg można udowodnić, że Mojżesz napisał Księgę Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nigdzie nie ma wzmianki, że Mojżesz jest autorem Księgi Rodzaju. Kto ją napisał? Tak właściwie Mojżesz był redaktorem Księgi Rodzaju. Zebrał do niej materiał, ale jest tutaj 10 różnych sprawozdań naocznych świadków. Część księgi napisał Adam. Jak rozpoznać, w którym miejscu jest zmiana autora? W Księdze Rodzaju 10 razy występuje fraza „Oto są dzieje”. Ta fraza sygnalizuje zmianę autora. Najwyraźniej to Bóg napisał pierwszy rozdział. Nikt inny nie mógł wiedzieć tych rzeczy. Ale w rozdziale 2 pojawia się Adam. On napisał rozdział 2, 3 i 4. W rozdziale 5 ktoś inny zaczyna pisać. Pamiętajcie, że Mojżesz wyedytował Księgę Rodzaju z 10 sprawozdań naocznych świadków. Prawdopodobnie miał je zapisane na glinianych tablicach. Tak można by przypuszczać, zachowane na wieki jako zapis ceramiczny. Noe prawdopodobnie zabrał takie tablice na Arkę. Pierwszych parę rozdziałów w pudełkach z glinianymi tablicami. Zaniósł je na Arkę. Fakt, że inni ludzie spisali opis wydarzeń, zanim Mojżesz się za to zabrał, nie oznacza, że zrobili to poprawnie. Sceptycy powiedzieliby, legenda Sumerów została napisana, zanim Mojżesz się urodził. To prawda. Potem stwierdziliby, widzisz, to dowód, że Mojżesz ściągał od nich. Nie. Jeżeli mamy 10 lub 20 ludzi, którzy są świadkami wydarzenia i wszyscy wracają do domu i opisują to, co widzieli, pierwszy z nich, który opublikuje tę historię, niekoniecznie będzie miał poprawną wersję. W Księdze Rodzaju 5 napisane jest, to jest księga potomków Adama.
W tym samym momencie widzimy rękę Adama prawdopodobnie znowu na glinianych tablicach. Rozdział 6 mówi: oto dzieje rodu Noego. Tutaj podpisuje się Noe. Tak, właściwie Noe napisał rozdział 5 i część 6. W rozdziale 10 czytamy: oto dzieje rodu synów Noego. Synowie Noego również napisali część, a potem Sem dopisał jeszcze trochę. Sem najwyraźniej był zainteresowany zapisywaniem, dokąd podążają wszyscy wnukowie. Rozdział 10 Księgi Rodzaju nazywany jest tabelą narodów i zawiera 75 różnych pierwotnych narodowości. Zapisywał je wszystkie. Ach tak, wujek Herman miał troje dzieci, poszli tam i tam. Mój brat interesuje się drzewami genealogicznymi. Pojechał aż do Norwegii, żeby szukać informacji o drzewie genealogicznym Huindów. Można znaleźć przeróżnych przodków. Znam ludzi, którzy spędzili życie próbując odszukać przodków, tak jak w serialu Korzenie. Skąd pochodzili moi przodkowie? Najwidoczniej Sem był tym z trzech synów, który tym się interesował, lub też Bóg sprawił, że to robił. Tak czy tak, jego zapiski są w Księdze Rodzaju. Jest to nudny rozdział, ale przedstawia wszystkich synów i to, co im się przytrafiło. Rozdział 11. A oto dzieje rodu Teracha. Rozdział 25. Takie są dzieje rodu Ismaela. A takie są dzieje rodu Izaaka. A oto dzieje rodu Ezawa. Kiedy czytasz rozdział 36 Księgi Rodzaju, zastanawiasz się, co to tutaj robi. Ciągle jacyś książęta Ezawowi. Co ci książęta robią w tym rozdziale? Dlaczego? Człowiek, który napisał ten rozdział, interesował się tym, a Bóg chciał, aby zostało to zachowane w Jego Słowie. Interesujące, że nie podano przy nich żadnych dat i ile mieli lat, gdy narodzili się ich synowie. Tylko przy tych, którzy znajdują się w bezpośredniej linii genealogii Jezusa, są podane daty oraz ile mieli lat, kiedy ich synowie przyszli na świat. Najwidoczniej nikt inny nie jest ważny. Byli dobrymi ludźmi i kochali Pana, ale nie są istotni. Część została napisana przez Jakuba. 10 razy w Księdze Rodzaju widzisz frazę: oto są dzieje. W książce Henry'ego Morrisa Defender's Bible jest świetny przypis. Można tę Biblię u nas kupić, już o niej mówiliśmy. Ponieważ nie zgadzam się z niektórymi rzeczami, dodaliśmy sprostowanie. Ale to dobra książka, a jego artykuł o 10 autorach Księgi Rodzaju jest fascynujący. Sceptycy częściowo mają rację, jest wielu autorów. Mądrze jest posłuchać swoich sceptyków. Jeżeli ateista mówi, że masz nieświeży oddech, to może mieć rację. Jeśli powie, że mylisz się co do Biblii, wtedy nie ma racji. Wszyscy autorzy Księgi Rodzaju to naoczni świadkowie, a to jeszcze lepiej. Oczywiście Bóg mógł to napisać wczoraj i mieć wszystko poprawnie. Mógłby jutro kogoś natchnąć, żeby to napisał. Żaden problem. On jest w stanie zachować swoje słowo. Jednak fakt, iż tekst został napisany przez 10 naocznych świadków, zwiększa jego wiarygodność. Kolejne pytanie. W jaki sposób liczy dni przed stworzeniem słońca? Ludzie tacy jak Hugh Ross mówią, może 3 pierwsze dni były inne, bo nie mieli słońca, z tego powodu mogły trwać miliardy lat. No cóż, trzeciego dnia Bóg stworzył rośliny, więc wątpię, że czekały miliardy lat, aż wzejdzie słońce. Ale w jaki sposób dostarczane im było światło, zanim powstało słońce? I rzekł Bóg: niech będzie światłość. Występuje tutaj hebrajskie słowo or. Mamy dwa różne słowa w hebrajskim na słowo światło. W angielskim jest jedno słowo. Mógłbym powiedzieć, to jest światło i to wytwarza światło. Mamy tylko jedno słowo, ale oznacza dwie różne rzeczy. Z kontekstu wiemy, o czym jest mowa. Mówię o przypadkach typu włączyć światło czy rozświetlić pokój. W pierwszym przypadku mowa o substancji czegoś tam, co stanowi światło, a w drugim o źródle światła. Bóg nazwał światłość dniem, uczynił to dnia pierwszego. Najwyraźniej w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, Bóg swoim głosem uaktywnił wszechświat.
przemówił i wytworzyło się elektromagnetyczne spektrum. Wszystko zostało przeniknięte falami energetycznymi. Jest jeszcze inne słowo na źródło światła, użyte w wersecie 14. To hebrajskie słowo maor. Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim. Maor to źródło światła, w przeciwieństwie do samego światła. Tak więc Bóg uczynił je światłami na rozpostarciu niebios. I tu mamy słowo maor, aby świeciły nad ziemią. Większe światło, aby rządziło dniem, użyte słowo maor. Pan jest światłością moją, Psalm 27. Tu mamy słowo or, nie maor. On jest światłem, nie jedynym jego źródłem, samym światłem. W Nowym Testamencie jest greckie słowo fos, z którego mamy słowo fosfor i fosforyzujący. Bóg jest światłością, jasnością. Gdy się przypatruje niebiosom Twoim, gwiazdom, które uczynił Bóg, Biblia mówi, że wespół śpiewały gwiazdy zaranne. Długo można rozmawiać o energii światła gwiazd czy słońca. Możliwe, że jednym ze składników jest muzyka. Oprócz światła może zawiera jeszcze muzykę. W Księdze Apokalipsy 21 napisane jest, że miasto nie potrzebuje słońca, bo Bóg jest tam światłem, a jego lampą jest baranek. Przez pierwszych 13 wersetów w Biblii nie ma słońca, ale jest światło. W ostatnich 26 wersetach Biblii nie ma słońca, ale jest światło. Tak więc błędem byłoby stwierdzenie, że aby był dzień, musi być słońce. Jeden obrót słońca w odniesieniu do czegokolwiek stanowi dzień. Ziemia robi jeden obrót co 24 godziny. Zaczynamy dzień o północy jeszcze zanim wzejdzie słońce. Gdyby jutro słońce zniknęło, to ile trwałby dzień? 24 godziny. Ale nie na długo, bo wszyscy byśmy umarli. Jednak nadal byłoby to 24 godziny, tylko że byśmy już o tym nie wiedzieli. Nie byłoby nas tutaj. Myślę, że Bóg celowo później stworzył słońce, aby jego dzieci nie wielbiły słońca. Uwielbiaj Boga, nie słońce. Wiele starożytnych kultur wielbi słońce. Jedź do Meksyku, a zobaczysz mnóstwo symboli słońca. Wszędzie, w każdym sklepie z pamiątkami. Niektórzy ludzie wieszają je na ścianie. W angielskich nazwach dni tygodnia widać ich pogańskie pochodzenie. Niedziela ma w nazwie słońce oraz dzień. Sobota ma nazwę po Saturnie. Poniedziałek od Księżyca, czwartek od Tora i tak dalej. Gdzie znajdował się ogród Eden? Biblia mówi, że Bóg zasadził go na wschodzie, w Edenie. W Księdze Rodzaju 2 napisane jest, rzeka wypływała z Edenu, rozdzielała się na cztery odnogi. Jedną z nich była rzeka Eufrat. Ludzie mówią, w Bagdadzie jest rzeka o nazwie Eufrat. To dowód na to, że ogród był w Bagdadzie. Nie. Ktokolwiek, kto bada ten temat, powie, że ogród był w Pensacoli, oczywiście na Florydzie. Myślę, że nie można się dowiedzieć, gdzie był położony. Wszystko zostało zniszczone przez potop. Jest takie miasto, nazywa się New York, od nazwy miasta York w Anglii. Jest inne miasto w Ontario, nazywa się Londyn, Ontario. Nauczałem tam. Zgadnijcie, po czym ma nazwę? Londyn w Anglii. Kiedy ludzie przybyli z Europy do Nowego Świata, powiedzieli, tu jest jak w starym kraju, nazwijmy to miejsce tak samo. I już. Noe wysiada z arki. Przez rok unosili się w niej na wodzie. Nie mają pojęcia, gdzie są. Widzą jakąś rzekę i mówią, przypomina rzekę w Edenie, nazwijmy ją Eufrat. Musisz nadać nazwy. To zupełnie nowy świat. Eden prawdopodobnie znajduje się pod prawie 150 metrami błota lub piachu w Pensacoli na Florydzie. Uważam, że nie ma sposobu na sprawdzenie, gdzie leży. Mój przyjaciel, Gilbert Vincent, jest przekonany, że ogród jest w Jerozolimie. Podaje na to dosyć przekonywujące dowody. Znajdował się tam, to miejsce jest w centrum Bożej uwagi. Nie wiem, w jaki sposób można wiedzieć takie rzeczy. Świat był zniszczony przez potop. Wszystko zostało zmyte z powierzchni. Nie da się ustalić, gdzie był ogród Eden. Biblia mówi, że nic nie umarło, dopóki Adam nie zgrzeszył. Człowiek sprowadził śmierć na świat. Ludzie tacy jak Hugh Ross powiedzą, czyż Adam nie jadł roślin? Czy rośliny nie umierają? Pytanie to zakłada, że rośliny były żywe. Otwórzcie Księgę Rodzaju 1:11. Potem rzekł Bóg, niech zrodzi ziemia trawę,
trawę, ziele i drzewo rodzajne czyniące owoc. I tak trzeciego dnia ziemia wydała trawę, zioła oraz drzewa. Rośliny zostają stworzone dnia trzeciego, słońce czwartego. Czy rośliny są żywe? Werset 20. Niech zarodzą się wody mrowiem istot żywych. To był dzień piąty. Przed chwilą czytaliśmy, że trzeciego dnia Bóg stworzył trawę, rośliny oraz drzewa. Natomiast mrowie istot żywych stworzył dnia piątego. Czy to oznacza, że rośliny nie są żywymi istotami? Jeżeli istoty żywe zostały stworzone dnia piątego, to może w roślinach nie ma życia w biblijnym znaczeniu. Istoty żywe zostały stworzone dnia piątego. Księga Rodzaju 1:24. Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej. Istoty żyjące zostały stworzone dnia piątego i szóstego. W Księdze Rodzaju 1:29 Bóg powiedział: daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom daję na pokarm wszystkie rośliny. Powiedział: wszystkiemu, co ma tchnienie życia, dałem na pokarm rośliny. Mamy tutaj do czynienia z pewnym rozróżnieniem. Rośliny zielone, zioła i warzywa nie mają w sobie życia, jako że mają być pożywieniem dla istot żyjących. Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej. Ale Bóg nie wejrzał na owoc ziemi. Nie ma on w sobie życia. Z rzepy krwi nie wyciśniesz. Jest takie powiedzenie. W ofierze dla Boga musi być życie, krew i śmierć, by się Jemu podobała. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Księga Rodzaju 6:17 mówi: bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki ptactwo, bydło i tak dalej. Weź z sobą wszelką żywność, którą się jada. Czy mamy tutaj rozróżnienie? Do arki trafiają istoty żywe oraz żywność, którą były rośliny. Myślę, że jest tutaj rozróżnienie. Wszelkie zwierzęta, bydło, płazy, wszelkie ptaki, w których było tchnienie życia. Biblia mówi o tchnieniu życia w zwierzętach. Są różne ciała. Mamy ciało człowieka, zwierząt, inne ciało mają ptaki. Księga Rodzaju 9. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny. Bóg mówi tutaj, że można jeść to, co żyje i się rusza, podczas gdy wcześniej można było jeść tylko rośliny zielone. Ponownie widzę rozróżnienie. Rośliny w biblijnym znaczeniu nie są żywe. Księga Kapłańska mówi: bo życie ciała jest we krwi. Życie ciała jest w jego krwi. Z Kapłańskiej 17 wynika, że nie możemy spożywać padliny. No więc jeśli nie wolno jeść tego, co umarło w sposób naturalny, to czy nie jest tak, że jedząc owoce czy orzechy, które spadły z drzewa, naruszamy prawo Boga? Jeżeli były żywe i umarły, gdy spadły z drzewa, a ty byś je zjadł, byłbyś w opałach. Musiałbyś je jeść prosto z drzewa. Wspiąć się na drzewo i starać się zjeść jabłko tak, aby z niego nie spadło. W przeciwnym razie naruszyłbyś Słowo Boże. Biblia mówi o drzewie życia, które rodziło 12 rodzajów owoców. Owoc może zapewnić ci życie, ale nie wydaje mi się, że sam owoc jest żywy. W Biblii liście albo więdną, albo usychają, ale nigdy nie jest napisane, że umierają. Izajasza 19 czytamy, że sitowie i zasiewy uschną. Izajasza 40 czytamy, usychają. W całej Biblii mowa jest, że liście usychają i więdną. One nie są żywe. Dlatego, że nie ma w nich tchnienia, nie ma w nich krwi, nie mają duszy, nie są żywe. Silnik może paść, ale nie jest żywy. Po prostu używamy tutaj takiego słowa paść. Komputer może paść. Pojawia się niebieski ekran. Komputer padł. O nie, co mam teraz zrobić? Uczucie może zamierać, marzenie może umrzeć, ale żadna z tych rzeczy nie jest żywa. Jest to po prostu takie określenie. Roślina jest złożonym, samopowielającym się źródłem pożywienia. Nie ma krwi, tchnienia, życia ani duszy. W biblijnym znaczeniu nie jest żywa. Tak więc, kiedy Adam zjadł owoc, niczego nie zabijał. Adam sprowadził na ziemię śmierć, ale nie mówimy o śmierci w przypadku roślin. Co oznacza imię Adam? Biblia mówi, że Adam był pierwszym człowiekiem. Co oznacza Adam? Interesujące pytanie.
Zadają mi je od czasu do czasu. W Biblii imiona mają bardzo ważne znaczenie. Bóg nadawał je ludziom z konkretnych powodów. Adam, Set, Enosz, Kenan. Imię Adam oznacza człowiek. Set oznacza wybrany. Enosz znaczy śmiertelny. Kenan znaczy smutek, cierpienie. Malalel oznacza błogosławiony Bóg. Jared znaczy stąpi, przyjdzie. Enoch znaczy nauczanie. Matuszelach oznacza jego śmierć przyniesie. Lamek znaczy lament. Noe oznacza wytchnienie. Jeśli wszystko połączysz, wyjdzie: człowiek jest wyznaczony do śmiertelnego cierpienia, ale błogosławiony Bóg zstąpi, nauczając, że jego śmierć przyniesie lamentującym wytchnienie. Nawet imiona w Biblii starają się nam coś przekazać. Niesamowite. Lata temu przemawiałem w kościele w Alabamie. Po nabożeństwie rozmawiałem z przyjacielem, którego znam od 20 lat. Powiedział: chodźmy do McDonalda, chcę ci coś pokazać. Poszliśmy i zjedliśmy tam lunch. Wyrwał dwa kawałki papieru i napisał na nich: pan płaski i pani płaska. Powiedziałem: okej. Położył te kawałki na stole i zapytał: uczyłeś kiedyś geometrii, prawda? Odpowiedziałem: tak. Powiedział: chcę, żebyś sobie wyobraził, że jesteś panem płaskim i że mieszkasz w Płaskolandii. Dwa wymiary. Masz długość i szerokość. Nie ma wysokości. Powiedział: przypuśćmy, że ja jako stworzenie trójwymiarowe chciałbym dać się tobie poznać, ale ty mieszkasz w Płaskolandii. W jaki sposób osoba trójwymiarowa może dać się poznać osobie dwuwymiarowej? Cóż, miałbyś z tym duży problem. Powiedział: mamy pana płaskiego i panią płaską. Wszystko, co widzi pan płaski, jeżeli chodzi o panią płaską, to prosta linia. Może ją obejść wokoło i wywnioskować, że jest prostokątem. Uświadamia sobie głębokość, ale widzi jedynie szerokość. Ty i ja widzimy szerokość i wysokość. Nie widzimy głębokości. Uświadamiamy ją sobie. To jest zdolność odczuwania głębokości obrazu. Możesz zrobić zdjęcie tego, na co patrzysz, i na płaskim papierze będzie to wyglądało tak jak w rzeczywistości. Tak więc powiedział: jeżeli chciałbym dać się poznać panu i pani płaskiej, podszedłbym i nacisnąłbym stół koniuszkiem palca. Pan płaski powiedział: o, widziałem Hovinda, jest kołem, widzę tylko przekrój poprzeczny mojego palca. Potem przycisnąłbym trzy koniuszki palców do stołu i pani płaska stwierdziłaby: Hovind jest trzema kołami. I doszłoby do podziału kościoła i założyliby kościół jedno koła oraz kościół trzech kół. Jestem tego pewien. Ale żadne z nich nie rozumiałoby mnie. Oboje widzieli zaledwie kawałek prawdziwego mnie. I tak, kiedy Bóg chciał siebie objawić w tym trójwymiarowym świecie, zstąpił na ziemię w postaci Jezusa. Jest interesujący werset z Efezjan, w rozdziale trzecim: abyście mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Chwileczkę, mamy tutaj podane cztery wymiary. Czyżbyśmy czegoś nie rozumieli o Bogu? Prawdopodobnie. Zapewne o wiele więcej nie rozumiemy o Bogu. I wątpię, że ktoś może powiedzieć: w pełni pojmuję Boga. Jeżeli nieskończony Bóg mieściłby się w moim małym mózgu, ważącym niecałe 1,5 kg, nie byłby on godzien uwielbienia. To nie ulega wątpliwości. A co z rasami ludzi? Skąd się wzięły? Cóż, nie musisz za bardzo się rozglądać po świecie, żeby zauważyć, że istnieją ludzie o różnym kolorze skóry. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem czarnoskórego mężczyznę. Nie mówię o brązie, ale o czerni. Przyjechał z Afryki, z Etiopii. Czarny jak mój płaszcz. Byłem w Atlancie, w Georgii. Miałem chyba wtedy 7 lat i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Nie tylko był on czarny, jego żona i dziecko również. Mówię o głębokiej czerni. Widziałem wcześniej mnóstwo brązowych ludzi, ale nigdy nie widziałem czarnych. To było niesamowite. Skąd wzięłyby się te rasy? Uważam, że nie powinniśmy używać słowa rasa. Nie ma różnych ras, istnieją po prostu różne kolory skóry. Na przykład, czy powiedziałbyś, że to są różne rasy krów? Nie, w chłodni wyglądają tak samo i tak samo smakują w hamburgerze. To tylko kolor skóry.
Istnieją cztery teorie na to, gdzie wytwarzany jest kolor skóry i możliwe, że z przyzwyczajenia będę używał słowa rasy, ale będę miał na myśli kolory skóry. Pierwsza teoria mówi, że Adam i Ewa mieli jasno-brązową skórę i spłodzili dzieci o wszelkich innych rodzajach skóry. Jest to kwestia ilości melaniny w skórze. Jest pewna czarnoskóra para, która ma troje dzieci albinosów. Mieli mało melaniny w skórze. Druga teoria opiera się na wersecie. Położył Pan na Kainie znak. Niektórzy upierają się, że Kain stał się czarnoskóry, jako że zabił Abla. Uważam, że to głupia teoria, ale zadziwiającym jest to, ilu w nią wierzy. Mormoni na przykład uczą, że Kain był czarny, a czarny kolor skóry to przekleństwo, kainowe piętno. Powiedzieli, to Pan tak uczynił. Mormoni nauczają, że tam w niebie Bóg Ojciec ma tysiące żon, z którymi współżyje i płodzą duchowe dzieci. Te duchowe dzieci, jeżeli są mężne, schodzą na ziemię i przywdziewają ciało o białej skórze. Jeżeli nie są mężne, biorą czarnoskóre ciało. Tak więc Mormoni patrzą na czarnoskórych ludzi i myślą, cóż, w swoim pierwszym życiu byłeś tym gorszym. Co za głupi sposób, żeby żyć, ale tak uczą Mormoni. Powiedzieli, Kain, Ham i wszyscy czarnoskórzy zostali przeklęci, czego znakiem jest czarna skóra, piętno Kaina. Ten mężczyzna powiedział, jeśli w moich dzieciach jest choćby kropla krwi murzyna, zostaną naznaczone przekleństwem. Czy powinienem wam powiedzieć, jakie jest prawo Boże dotyczące rasy afrykańskiej? Jeśli biały, który należy do wybranego nasienia, wymiesza swoją krew z nasieniem kainowym, zostanie ukarany śmiercią na miejscu. I ta książka, Ukryte fakty z historii Kościoła Mormonów, mówi o wielu ludziach, którzy zostali zabici w mormonizmie za łamanie praw tej religii. Trzecia teoria mówi, że Bóg nałożył przekleństwo na Kanaana. Nie mylcie Kanaana z Kainem. Kanaan był wnukiem Noego. Księga Rodzaju 9. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie sługą swych braci. Biblia dwukrotnie mówi, że Kanaan będzie sługą. I są ludzie, którzy twierdzą, że czarnoskórzy powinni być sługami, jako że Bóg przeklął Kanaana. Zgadzam się z tym, że Bóg go przeklął, ale gdzie w tym fragmencie widać, że czarnoskórzy mają być sługami? Czy przypadkiem nie ma tu założenia, że Kanaan był czarnoskóry i ta klątwa go dotyczy? Tej teorii również nie popieram. Czwarta teoria, i myślę, że jedyna logiczna, mówi, iż przyczyną jest wieża Babel. Bóg powiedział, rozprzestrzeńcie się. Oni powiedzieli, nie, zostajemy tutaj i zbudowali wieżę, więc Bóg pomieszał ich języki. Ale pomieszał nie tylko języki. Podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Sem to napisał. On zapisuje wszystko, co dotyczy rodziny. Rozdział 10 jest interesujący. Małe endogamiczne grupy powodują, iż nietypowe cechy stają się bardzo wyraźne. Na przykład Habsburgowie przez lata musieli poślubiać kogoś z rodziny królewskiej. Taka zasada. Cóż, czasami jedyną dostępną do poślubienia z rodziny królewskiej była twoja siostrzenica, ciocia albo siostra. Więc poślubiali członków rodziny królewskiej i po niedługim czasie zaczęli wyglądać dość dziwnie. Od razu było widać, że to Habsburg. Ma długi nos, głupio wyglądający podbródek, to musi być Habsburg. Wyglądali idiotycznie. Tutaj mamy zdjęcie mężczyzny spośród ludzi strusi z Afryki. Jest pewne plemię w Zimbabwe, w którym mogą poślubiać tylko kogoś ze swojego plemienia. Plemię ma około 200 osób, więc zawsze poślubiają siostry, siostrzenice lub kuzynki. Są bardzo zacofani. Mają tylko dwa palce u stopy. Wypadają im zęby, gdy śpią. Takie są skutki intensywnej endogamii. Przy endogamii nietypowe cechy mogą stać się cechami trwałymi i tak właśnie mogło się stać przy wieży Babel. Księga Rodzaju 10 mówi, rozdzielone są narody na ziemi po potopie. Nie tylko języki, ale i narody zostały podzielone. Jest o tym świetna książka Billa Coopera pod tytułem Po potopie. Mam jedną w naszej bibliotece. Opowiada o rozproszeniu się synów Noego i o tym, co się wydarzyło. Jafet, jeden z synów Noego, miał około 14 synów oraz wnucząt. Wierzcie lub nie, ale trochę trudno to policzyć. Przeczytajcie Księgę Rodzaju 10. Ciężko powiedzieć, kto, z kim i dlaczego, ale według moich obliczeń jest 14 synów i wnucząt Jafeta. Ham miał 31 dzieci i wnucząt. Jednym z nich był Kanaan.
I teraz, jeśli Kanaan był przeklęty, to mamy problem, ponieważ Biblia mówi, że Egipt był ziemią Chama. Psalm 105 i 106. Egipt jest ziemią Chama. Dzieci Chama wyemigrowały do Egiptu. Afryka została zasiedlona przez potomków Chama. Czarnoskórzy ludzie najwyraźniej wywodzą się od Chama. Jafet jest ojcem Europejczyków, a Sem ojcem mieszkańców Dalekiego Wschodu, w tym Jezusa Chrystusa. Za ludzi Dalekiego Wschodu uważa się również mieszkańców Środkowego Wschodu. Sem miał 29 dzieci oraz wnucząt, więc według moich obliczeń przy wieży Babel było około 75 pierwotnych narodów i języków, dodając po prostu tych trzech synów oraz ich potomków. Opierając się na tym wykazie, mogę podejrzewać, że kiedy Bóg pomieszał ich języki, było około 75 narodów. Większość ludzi badających język angielski powie, iż angielski, niemiecki oraz duński mają wspólny rdzeń. Istnieją setki identycznych słów w tych językach. Oto poemat Beowulf z 518 roku po Chrystusie. Napisany tamtejszym angielskim 1,5 wieku temu. Dzisiejszy angielski nie przypomina staroangielskiego, który był bardzo germański. Hiszpański, włoski, francuski oraz łacina miały wspólny rodowód. Ludzie, którzy mówią po hiszpańsku, mogą się porozumieć z mówiącymi po włosku. Ci, którzy mówią po ukraińsku, mogą posłuchać rosyjskiego i również nieźle się porozumieć. Wiele języków ma wspólny rdzeń. Jest dobra książka w języku chińskim pod tytułem Odkrycie Księgi Rodzaju. Możecie kupić za 9 albo 10 dolarów. Pokazuje, jak pierwotne chińskie piktogramy, nie te znaczki, których używają dzisiaj, ale to dawne chińskie pismo obrazkowe, opowiada historię stworzenia. Na przykład znak oznaczający łódź to 8 ust w naczyniu. W Arce Noego znajdowało się 8 ludzi. Chińskim znakiem na ogród będzie pył plus tchnienie, plus 2 ludzi na ogrodzonym terenie. Więcej na ten temat znajdziecie w książce Poszukiwanie prawdy Bruce'a Malona. Wiele z tego, co napisał, jest naprawdę w porządku. Te treści są też na naszej stronie internetowej. Możecie poczytać. Istnieje kontynuacja tej książki, a mianowicie Boża obietnica dla Chińczyków, mówiąca o Bożej obietnicy w języku chińskim. Chiński znak oznaczający sprawiedliwy przedstawia osobę pod barankiem. Aby być sprawiedliwym, trzeba być pod panowaniem baranka. Ich własne wyrazy im to mówią. A przy okazji, mamy mnóstwo takich rzeczy w języku angielskim. Można by na ten temat powiedzieć niezłe kazanie. Dzisiaj mamy około 1200 rozpoznawalnych języków plus 1000 dialektów. Wszystkie wywodzą się prawdopodobnie z tych 75 pierwotnych języków. To tak jak w przypadku języka australijskiego, irlandzkiego, języka mieszkańców Georgii czy Alabamy. Wierzcie lub nie, wszyscy ci ludzie mówią po angielsku, tylko w innym dialekcie. I gdyby nie dzisiejsza błyskawiczna komunikacja łącząca ze sobą świat, dialekty te stałyby się niezrozumiałe w przeciągu kilku pokoleń. Kiedy byliśmy w australijskiej restauracji, zapytałem kelnerkę, czy mogę dostać chusteczkę? Siedzący ze mną kaznodzieja powiedział, nie mów w ten sposób. Zapytałem, dlaczego, a on odpowiedział, nie proś o chusteczkę, bo tutaj to znaczy pielucha. Powiedziałem, to jak mam zapytać? Kaznodzieja na to, poproś o serwetkę. A ja myślałem, że mówię po angielsku. Oni tam nie mówią po angielsku, lecz po australijsku. W dziejach napisano, że Bóg z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi. W Malachiaszu czytamy, czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Nie ma powodu, by być rasistą z powodu innego koloru skóry. Więcej o tym na DVD numer 5. Urządzono poszukiwania Adama i Ewy, próbując się dowiedzieć, czy mamy wspólnego przodka. Używając zmian DNA mitochondrialnego, odkryto, że mamy wspólnego przodka sprzed 200 tysięcy lat. Świat został zapoczątkowany przez jedną kobietę. Następnie zrobiono więcej badań i stwierdzono, że nasz wspólny przodek pochodził sprzed 6 tysięcy lat. Po jakimś czasie powiedziano, nie, to nie może być prawda, badajmy ten temat dalej. Cóż, rzeczywiście mieliśmy wspólną matkę 6 tysięcy lat temu. Znam nawet imię jej męża, Adam, oraz parę imion ich dzieci. Ten artykuł mówi,
Wszyscy jesteśmy spokrewnieni z pewnym mężczyzną, który żył w Azji w 1400 roku przed Chrystusem. Konsultant naukowy w brytyjskiej gazecie Weekly Telegraph mówi, według ostatnich badań każdy człowiek na świecie jest potomkiem osoby, która żyła około 3,5 tysiąca lat temu. Naukowcy odkryli, że najbliższy wspólny przodek wszystkich 6 miliardów ludzi żyjących dzisiaj zamieszkiwał wschodnią Azję w około 1415 roku przed Chrystusem. Mimo, że data może wydawać się stosunkowo wczesna, naukowcy twierdzą, że wyniki nie powinny dziwić. Jeśli spróbujesz prześledzić drzewo genealogiczne swojej rodziny, odkryjesz, że liczba bezpośrednich przodków podwaja się co 20 lat. Ilu z was posiada dwoje rodziców? Ilu ma dwóch dziadków i dwie babcie? Ilu posiada czworo pradziadków i czworo prababć? Ilu ma ośmioro prapradziadków i praprababć? Śledząc w ten sposób swoją rodzinę, otrzymasz całkiem sporą liczbę osób. To stwarza problem. Artykuł mówi, potrzeba zaledwie parę wieków, aby uzbierać tysiące bezpośrednich przodków. Przy użyciu modelu komputerowego, naukowcy z Instytutu Technologii w Massachusetts spróbowali odszukać najbliższego wspólnego przodka, używając oszacowanych tendencji migracyjnych. Odkryli, że wszyscy pochodzimy od tego samego przodka sprzed 3-4 tysięcy lat. Mogłem im to powiedzieć, czytając Biblię, oszczędziłbym im sporo czasu. Tak, wszyscy mamy wspólnego przodka. Adama i Ewę. Nie było sobie czym zaprzątać głowy. A co z klonowaniem? Parę lat temu do klonowania podchodzono bardzo poważnie. Pytano, czy klonowanie ludzi jest w porządku. Cóż, jest sporo niewiadomych na temat tego, jakie mogą być skutki klonowania. Jaki rezultat? Pół Hillary, pół szympans. DNA to niesamowicie złożona molekuła. Klonowanie polega na tym, że przeszczepiają DNA z jednej komórki do drugiej. Nie stwarzają DNA, nie tworzą żadnych informacji, nic nowego nie stwarzają. Po prostu przenoszą to z jednej komórki do drugiej. To bardzo sprytna genetyczna sztuczka. Interesująca, skomplikowana i kosztowna, ale tak naprawdę nie wytwarzają nic nowego. DNA w Twoim ciele jest czymś fenomenalnym. Wszystko na ten temat znajdziecie na DVD numer 4. O ile nam wiadomo, Dolly była pierwszym sklonowanym ssakiem. Zanim udało im się sklonować Dolly, doszło do 277 porażek. Ta jedna owca kosztowała ich 50 tysięcy dolarów. Zapytali, co myślisz na temat klonowania? Odpowiedziałem, owca może tego samego dokonać o wiele szybciej i taniej. Po prostu zostaw je same na pastwisku, a będziesz miał nową owieczkę. To proste. Dolly starzała się o wiele szybciej niż normalna owca i wcześnie zdechła. Klonowanie ma miejsce wszędzie. Uważam, że to strata czasu i pieniędzy. To interesujące badania, nie sprzeciwiam się nauce, ale uważam, że klonowanie to strata czasu. Jeśli teoria brzmi, chcemy klonować ludzi, bo dzięki temu będziemy mieli organy, które uchronią nas przed chorobami. No i uzyskacie tym sposobem bardzo drogą kurację na większość chorób, na której istnieją bardzo proste lekarstwa. Witaminy, dietetyka. Mówimy o tym na naszym DVD. Zdrowie, a Biblia. Poproszono mnie, abym wymienił wszystkie witaminy, jakie przyjmuję. Kupcie po prostu tę płytę, Zdrowie a Biblia. Są tam wskazówki na temat odżywiania i witamin. Z pewnością nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale mam zamiar mieszkać w tym ciele do końca życia. Taki mam cel. Podczas pewnej debaty zadano mi pytanie, jeżeli Bóg stworzył idealny świat, to dlaczego stworzył jadowite węże? Dobre pytanie. Nie ma wątpliwości co do tego, że istnieje wiele jadowitych węży. A co z komarami? Nie gryzły Adama i Ewy? Czy to nie było bolesne? Czy w ogrodzie Eden nie było przypadkiem braku bólu? A co z jadowitymi pająkami? I tak dalej. To słuszne, uczciwe i uzasadnione pytania. Jeśli dostaniecie artykuł z JARS, przeczytacie o używaniu elektryczności w celu leczenia ukąszeń węży. Dr. Roger Guderian wyleczył ponad 300 przypadków ukąszeń węża w zachodnim Ekwadorze. Ból znika po kwadransie pod warunkiem, że rażenie prądem następuje w przeciągu 30 minut.
Używają paralizatora. Wytwarza on małą iskrę elektryczną. Jeżeli ukąsi cię jadowity wąż czy jadowity pająk, odkryto to w przeciągu ostatnich 20 lat, przeprowadzono wiele badań, iskra zaaplikowana dokładnie w miejscu ukąszenia zneutralizuje działanie trucizny. Mówią, że po ukąszeniu trzeba przyłożyć paralizator zgodnie z literą X, raz w tę stronę, a raz w tę. Jeżeli minęło więcej niż 30 minut, to przyczep do elektrody długi przewód i połóż go pod ręką, aby iskra przeszła przez kończynę. Powinieneś też zaaplikować iskrę w połowie drogi od ukąszenia do serca, bo trucizna przemieszcza się. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że pewna kobieta przyszła do nich w Teksasie w odwiedziny. Przyprowadziła 2-letniego chłopca, który został ukąszony przez pustelnika brunatnego. Jego jad może zabić 2-latka. Nie zabije dorosłego, ale jego ukąszenie sprawiłoby ci długotrwały ból. W Pensacoli mamy pustelniki brunatne. Ten pająk ukąsił chłopca w udo. W przeciągu paru minut miejsce po ukąszeniu spuchło do rozmiarów piłki do bejsbola. Stało się twarde jak kamień, czerwone z punkcikiem w środku, a dzieciak krzyczał w niebogłosy. Kobieta zapytała mojego przyjaciela, co powinna zrobić. Powiedział jej, co by zrobił na jej miejscu. Odpowiedział, poraziłbym miejsce po ukąszeniu paralizatorem. Mam paralizator, ale nie jestem lekarzem. Nie dam ci medycznej porady, ale jeśli chcesz pożyczyć paralizator, to zaaplikowałbym go 2-krotnie zgodnie z literą X. Tak zrobiła. W przeciągu prawdopodobnie 30 sekund chłopiec przestał płakać. Po mniej niż minucie opuchlizna zaczęła schodzić. Po 3 minutach wrócił do zabawy, a po 15 nie było widać już nic oprócz małego znaczka po ukąszeniu. Pracowałem na podwórku przy fontannie wody pitnej i postanowiłem wyrwać chwasty rosnące przy niej. Wśród nich było gniazdo os i jedna z os urządziła mnie w palec. Poszedłem więc do domu do generatora Van de Graaff, moc 500 tysięcy voltów, generator stawiający włosom dęba i pstryknąłem włącznik. W mgnieniu oka ból po ukąszeniu zniknął. Nie mogłem w to uwierzyć, po prostu pstryk i nie ma. W takim tempie dzięki zwykłej iskrze elektrycznej. Ludziom pracującym w dżungli mówi się, żeby zdobyli gdzieś iskrę. Jeżeli nie masz innego wyjścia, znajdź silnik ze świecą zapłonową, wyciągnij przewód i poraź ukąszenie. Użyj piły łańcuchowej, kosiarki, czegokolwiek, ale od razu poraź ukąszenie prądem. Istnieje, zdaje się, terapia leczenia wysokim napięciem, ukąszeń pająków. Pisano o tym artykuły. Od roku 1991 przeprowadzono wiele badań. Dlaczego Bóg stworzył jadowite węże? Myślę, że na początku nie były jadowite. Na przykład Carl Bull w Teksasie hodował mokasyny błotne w swojej komorze hiperbarycznej z silniejszym polem elektromagnetycznym. Po 2 tygodniach w tej komorze węże przestały być jadowite. Trucizna przestała być szkodliwa. Możecie o tym poczytać. Mokasyny błotne hodowane w hiperbarycznych warunkach przestaną być jadowite. Może przed potopem węże te pełniły inną funkcję, ponieważ proteina, którą wstrzykują, jest tak naprawdę odżywcza, dobra dla organizmu. Pewna kobieta z Calvary Baptist może coś powiedzieć na ten temat. Miała wypadek samochodowy i złamała kark. Głębokie złamanie sięgające do przestrzeni między łopatkami. Do dziś leczy się, przyjmując raz w miesiącu zastrzyk z jadu kobry. Biorą jad kobry, wbijają strzykawkę i robią zastrzyk, ponieważ jest to odżywcza proteina. Nie wiem, co zrobiono temu wężowi, ale możecie ją zapytać. Być może węże miały kiedyś pożyteczną funkcję. Zatem stwierdzenie, istnieją grzechotniki, więc Bóg jest podły, świadczy o zupełnym niezrozumieniu konceptu stworzenia. A co jeśli chodzi o Arkę Przymierza? W księdze Jeremiasza czytamy, że Babilon zabrał kropielnice, kotły, świeczniki, czasze i kubki ze świątyni. Wymieniono wszelkiego rodzaju małe przedmioty zabrane z Izraela. Księga Ezdrasza wymienia te wszystkie rzeczy, kiedy przynosili je z powrotem do Izraela. Noże, srebrną zastawę,
Dlaczego Arka Przymierza nie jest wymieniona? W Księdze Kronik napisane jest, że Uzjasz przygotował machiny wojenne oraz olbrzymie katapulty do miotania kamieniami. Pomysłowe machiny skonstruowane przez sprytnych ludzi ustawiono na basztach i narożnikach, by miotać z nich kamieniami. Budowali różne katapulty. Zaatakujesz takie miasto i dostaniesz kamieniem w głowę. Nabuchodonozor chciał zdobyć Jerozolimę, ale nie chciał, aby jego żołnierze oberwali w głowę tymi kamieniami. Więc oszacowali, jak daleko takie kamienie mogą polecieć i wybudowali mur tak, aby był poza ich zasięgiem. Wybudujemy mur wokół miasta i sprawimy, że będą musieli wyjść, by nie umrzeć z głodu. Tak zaczęło się oblężenie Jerozolimy. Możesz poczytać o tym w Starym Testamencie. W księdze Jeremiasza czytamy: ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, ten lud będę karał. Bóg nakazał Jeremiaszowi, żeby powiedział ludziom, aby się poddali. Chcę, by oni zwyciężyli. Wy byliście źli i to jest wasza kara za to. Idźcie z nimi i bądźcie ich niewolnikami. Król na to: będziemy z nimi walczyć. I zostali doszczętnie wymordowani. Jeremiasz wiedział, że przegrają, ponieważ Bóg mu powiedział, że tak się stanie. Tak więc Jeremiasz najwyraźniej wyniósł Arkę Przymierza wraz z meblami świątynnymi poza miasto. Istnieje tunel, zwany korytarzem Jeremiasza. W kilku miejscach jest już zasypany. Richard Reeves, który pracował z Ronem Wyatt, od lat zajmuje się tym tematem, odkopując ten tunel. Niektóre z tych miejsc są nadal otwarte. Pod Jerozolimą znajdują się różnego rodzaju tunele. Pod tym miastem jest kolejne miasto. I kto wie, co tam możemy odkryć. Jednak najwyraźniej wzięli Arkę i meble świątynne poza mury miasta, ale nie poza ten mur oblężniczy. Jeśli spojrzycie na miejsce wskazane przez tę strzałkę, to tutaj jest Golgota, miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a tu grób Jezusa. Byłem tam parę lat temu. To było niesamowite. Jeżeli będziecie mieli okazję tam pojechać, to jedźcie. Nazywa się to miejscem czaszki. Grota Jeremiasza jest teraz miejscem, w którym przechowuje się banany. Należy do muzułmanów, którzy przechowują tam owoce na sprzedaż. Oto grota Jeremiasza. Widzicie ją tutaj. I miejsce czaszki, gdzie ukamienowano Szczepana, grób Jezusa, Kalwaria. Jezus tu został ukrzyżowany. Został pochowany zaledwie trochę dalej w grobowcu. Ron Wyatt prowadził wykopaliska w tym miejscu. Ron zmarł w roku 1999. Możecie dostać wszystkie jego odkrycia w naszej księgarni. Wydaje mi się, że tylko dwoje ludzi sprzedaje jego DVD. On sam i my. Cała seria DVD Rona kosztuje $100. 5 płyt DVD. Ron powiedział, że gdy kopał na zewnątrz, na terenie groty Jeremiasza, odnaleźli miejsce ukrzyżowania Jezusa. Mówi o tym wszystkim na DVD. Odkryli tam też małą jaskinię. Ron zatrudnił muzułmanina do pomocy przy wykopywaniu ziemi. Ten muzułmanin wcisnął się w dół do małej jaskini. Odkopywał ziemię wokoło i nagle wyszedł z niej krzycząc: rzucam to, rezygnuję. Więc Ron tam wszedł i według Rona, rozmawiałem z nim o tym godzinami, powiedział: bracie Hoynt, gdybyś mi opowiedział tę historię, to nie uwierzyłbym. Ale to przydarzyło się mi i wiem, że udziałem wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Znałem Rona osobiście, był dobrym człowiekiem. Gdybym był Bogiem, pozwoliłbym mu znajdywać tego typu rzeczy, bo nie szukał w tym chwały dla siebie, lecz sposobu, by oddać chwałę Bogu. Inni chrześcijanie, nawet moi przyjaciele, twierdzą, że Ron się mylił. Denerwuje ich, nawet gdy wspominam jego imię. Eric, ty i ja mówimy trochę o tym na naszej serii wideo. Kreacjonizm. Odpowiadając krytykom. Ron powiedział, że wcisnął się w tę dziurę i znalazł się w małej jaskini wysokiej na około 1,20 m. Zauważył tam parę rzeczy. Kiedy rozglądał się, zauważył na przykład stół na chleby pokładne. Złoty stół zrobiony przez Żydów 3000 lat temu. Jeremiasz ukrył tamte rzeczy i zasłonił, budując fałszywą ścianę. Była tam skrzynia wydrążona w skale. Jak twierdził Ron, miała pęknięte wieko.
Podszedł i spojrzał na to wieko. Nie widział go dokładnie, ponieważ pułap był zbyt niski. Całe wieko pokryte było czymś czarnym, co wyglądało jak keczup. Okazało się, że to była krew. Bezpośrednio nad tym pęknięciem w wieku znajdowało się pęknięcie również w pułapie tej jaskini. To pęknięcie w pułapie ciągnęło się aż na wylot, mając swój początek w miejscu, gdzie został ukrzyżowany Jezus, ponad 6 metrów w górę. Pęknięcie w litej ścianie. Wszystko według tego, co mówił Ron. Nie widziałem tego, ale są inni, którzy mówią, tak, zgadza się. Ja nie wiem, ale fajnie się o tym naucza. Najwyraźniej Jezus umarł na krzyżu, a jego krew ściekała w dół, dokładnie na przebłagalnię, miejsce, na którym miała znaleźć się krew, gdy składano ofiarę. Skrzynia znajdowała się na tym miejscu, bo Jeremiasz położył ją tam 600 lat wcześniej. Krew ściekała w dół, prosto na przebłagalnię. Uzza dotknął arki i Bóg go zabił. Tak więc, kiedy Ron powiedział żydowskim władzom, oto wasza arka, powiedzieli, o, na pewno jej nie dotkniemy. Ona nadal się tam znajduje, czeka na wybudowanie nowej świątyni, wydobędą ją wtedy i umieszczą w świątyni. Możecie wejść na stronę wyattmuseum.com i porozmawiać z Richardem. Powie wam, nie wiem, tak mówił Ron. Ja też mogę tylko tyle powiedzieć. Czy imię Boga znajduje się w Jerozolimie? Kilka razy przemawiałem w kościele baptystycznym Hickory Hammock na Florydzie. Tamtejszy pastor Carl Gallups mówi świetne kazanie na ten temat. Powinniście go znaleźć, żeby zdobyć to kazanie. Cóż, hebrajski alfabet zawiera w sobie wszystkie te różne litery. Jedna z nich wygląda nieco jak litera W. Nazywa się Shin. Jest symbolem Boga. Wielu Hebrajczyków umieszcza ją na futrynach drzwi lub w pobliżu domów. Umieszczając literkę Shin, mówią, że ich dom jest domem Boga. Bóg powiedział, że jego imię będzie nad synami izraelskimi, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. W Jerozolimie umieszczę moje imię na wieki. W Jerozolimie umieszczę moje imię na wieki. 2 Chronicles, chapter 33. Czy imię Boga znajduje się w Jerozolimie? Na to wygląda. Są tam trzy doliny, które tworzą literę Shin. Zatem jest trwale opieczętowane jego imienie. Dobrze się o tym naucza, ale nie wiem. A co z Wielką Stopą? Często o to pytają. Oto książka pod tytułem Wielka Stopa żyje, pogódź się z tym. Chester Moore Jr. z terenów Houston jest moim przyjacielem. Przemawiałem na ich konferencji kryptologicznej. Co z Wielką Stopą? A co powiecie na książkę Jak powstała Wielka Stopa? W tej książce pewien człowiek mówi, przebrałem się za Wielką Stopę, to byłem ja i nadal ma kostium Wielkiej Stopy. Przeprowadziłem wywiad z 10 osobami, które przysięgają, że widziały Wielką Stopę. Todd Jurasek, mój przyjaciel, widział ją parę razy. Ten film Patterson, został nakręcony przez człowieka, który przyznał się, że się przebrał. A tak w ogóle kopia kostiumu Wielkiej Stopy pojawi się w Dinosaur Adventure Land. Będzie niedługo w naszym muzeum. Jest pewien człowiek w Colorado, który zasponsorował nam ten kostium. Co z Wielką Stopą? Nie wiem. Czymkolwiek są takie stworzenia, niektóre z nich z pewnością są mistyfikacją i oszustwem, jednak w Ameryce widziano je w prawie każdym stanie. Istnieje kilka teorii na temat Wielkiej Stopy. Ponieważ rozmawiałem z 10 osobami, które ją widziały i pojawiają się pytania, powiem coś o tym, ale nie zajmuję się tym tematem. Ja specjalizuję się w kreacjonizmie. A oto te teorie. Niektórzy mówią, że to wszystko oszustwa oraz błędne rozpoznania. No cóż, oszustwa z pewnością się zdarzają, ale zastanówcie się, kto przy zdrowych zmysłach będzie biegał po lesie w takim przebraniu, zwłaszcza tutaj, na południu. Ilu mamy tutaj twardogłowych, którzy zastrzeliliby takiego stwora w sekundę po zobaczeniu go? Popatrz na to dziwactwo i strzał. Co to jest? Nie wiem, George, chodźmy zobaczyć. Najpierw strzelaj, potem pytaj. Tak to wygląda. Druga teoria mówi, że to niezidentyfikowany gatunek małpy. To również możliwe. Zeszłej nocy kanał Discovery emitował odcinek o Wielkiej Stopie. Niektórzy uważają, że Wielka Stopa to hipisi z lat 60., którzy dopiero teraz się ujawniają. Są owłosieni i śmierdzą. Nie wiem. Niektórzy twierdzą, że Wielka Stopa to kosmici z innego świata. Nic o tym nie wiem. Niektórzy uważają, że są one wynikiem nieudanych eksperymentów genetycznych. Suma summarum, nie wiem, ale takie są teorie. Jeśli spotkacie Wielką Stopę, dajcie znać. Chciałbym o tym posłuchać. Księga Rodzaju 6 mówi,
A w owych czasach byli na ziemi giganci. Kim byli giganci? A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, co zawsze odnosi się do aniołów w Starym Testamencie, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. I powiedział Pan, mój duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem i jego dni będzie 120 lat. Nie wiem, co to znaczy. Niektórzy są przekonani, że człowiek nie może żyć dłużej niż 120 lat. To nieprawda. Wielu żyło więcej niż 120 lat. Inni twierdzą, że ludzie żyli tak długo, aż nastąpił potop. Nie wiem. Być może oznacza to, że będzie 120 lat jubileuszowych ludzkiej historii. Co 50 lat był jeden rok jubileuszowy. 120 razy 50 daje 6 tysięcy. Nie wiem. Wracając do gigantów, napisane jest, a w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kim byli ci giganci? I czy ci giganci to byli również ci mocarze? A może fraza, a także później, dzieli tekst na dwa osobne tematy? Nie mogę tego rozgryźć. Jeżeli ktoś wie, dajcie znać. Biblia mówi, że Bóg widział niegodziwość ludzi i powiedział, zgładzę ich i zesłał potop. Ale kim byli giganci, a kim mocarze? Użyto tutaj hebrajskiego słowa nefilim. O kogo chodzi? Niektórzy twierdzą, że list Judy, werset 6, wpasowuje się w ten kontekst. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu. Ja też uważam, że tu jest mowa o tym samym, ale nie mam pojęcia dlaczego, poza tym, że całe życie uczono mnie, że tak właśnie jest. Uważam, że mądrze jest podejść krytycznie do tematu i zapytać, czy to na pewno z tym się wiąże. Inni uważają, że werset z pierwszego listu Piotra również pasuje. Głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym za dni Noego. Czy te duchy będące w więzieniu, te anioły, które nie zachowały swego pierwotnego stanu i ci giganci odnoszą się do jednej i tej samej istoty? To możliwe, ale nie wiem, jak można to udowodnić. Oto teorie dotyczące Nefilim. Niektórzy uważają, że to synowie Boga, upadłe anioły, które podążyły za szatanem i ożeniły się z córkami ludzkimi. Problemem tej teorii jest to, że aniołowie nie zawierają małżeństw w niebie, co nie oznacza, że nie mogą tego zrobić na ziemi. Ponadto ta teoria zakłada, że w Apokalipsie 12 mowa o tym, że 1/3 aniołów przyłączyła się do szatana. Chodziliście do szkoły biblijnej. Dlaczego zawsze nauczamy, że 1/3 aniołów przyłączyła się do szatana? Fragment w Apokalipsie mówi, że ogon szatana zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich, nic więcej. To jedyny werset przytaczany na potwierdzenie tego, że 1/3 aniołów poszła za szatanem. Bez wątpienia szatan ma pomocników i demony. Nie uważam jednak, że Biblia nam to mówi. Tak więc albo nie musimy tego wiedzieć, albo nie jest to ważne. Ale nie przejmujcie się tym. Nie mamy na ten temat wystarczających informacji. Druga teoria głosi, że to synowie Boga, którzy są z bogobojnej linii Seta i że pobierają się z potomkami linii bezbożnej, z potomkami Kaina, czyli łączenie linii bogobojnej z bezbożną. To niedorzeczna teoria, przecież ciągle są małżeństwa nawróconych z nienawróconymi. I nie wpływa to na ich dzieci, nie stają się gigantami, bo jeden rodzic jest nawrócony, a drugi nie. Po drugie, nie ma dowodu na to, że dzieci Seta były pobożne. Wszystkie utonęły podczas potopu, z wyjątkiem Noego. Noe miał rodzeństwo, które utonęło w czasie potopu. Napisane jest, Lamech żył po zrodzeniu Noego, tyle i tyle lat i zrodził synów i córki. Kuzyni Noego również nie weszli na arkę. Chuck Missler ma dobre wykłady na temat Nefilim. Uważa, że były eksperymentem genetycznym i że powrócą. Szatan użyje ich ponownie, by infiltrować ludzkość. Można dostać nauczania Chucka Misslera na ten temat. Kimkolwiek oni byli, myślę, że dzieci Noego jeszcze ich widziały. Księga Rodzaju 6, pierwszych 5 wersetów, to czas tuż przed potopem. Bóg powiedział, zbuduj arkę, bo będzie potop. Tak więc wzmianki o Nefilim mamy przed potopem. Przypuśćmy, że byli to gigantyczni ludzie o ponadnaturalnych mocach. Dzieci Noego widziałyby je.
Kiedy potop się skończył, siedzą sobie przy ognisku i opowiadają o nich dzieciom. O, żałuj, że nie widziałeś tego, który mieszkał na dole ulicy. Miał troje oczu i umiał latać. Któż wie, jak oni wyglądali? Jednak te opowieści zostały zapamiętane przez dzieci Noego i stały się później legendami o Zeusie, Torze oraz o wszystkich babilońskich i greckich bogach. Prawdopodobnie wszyscy mitologiczni bogowie są tak naprawdę wynikiem naciągniętych historyjek, czy może nawet prawdziwych wydarzeń. Prawdopodobnie przyczyną tego są Nefilim. Jest bardzo dużo materiałów na temat tych gigantów żyjących na Ziemi w tamtych czasach. Sami poczytajcie. Kolejne pytanie, a co z UFO? Niezidentyfikowany obiekt latający. Czym oni są? Nie wiem i nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z teorią stworzenia, ale skoro dostaję to pytanie co tydzień, przedstawię wam moje przemyślenia na ten temat. Czym jest UFO, te niezidentyfikowane obiekty latające? Lubię to zdjęcie. Zdjął swoje okulary. Byłem parę razy w Muzeum UFO w Nowym Meksyku. Za każdym razem, kiedy przejeżdżam przez ten rejon, zatrzymuję się tam i idę do Muzeum UFO. Jest interesujące. To ogromne pomieszczenie pełne przeróżnych ciekawych rzeczy. Są tam setki książek na temat UFO. Zatoka Bliss, niecałe 10 km stąd, słynie z tego, że ludzie widują tam UFO. Czym jest UFO? Napisano wiele chrześcijańskich książek na ten temat. Jest również wiele pogańskich. My mamy następujące. UFO, zwiedzenie czasów ostatecznych oraz UFO 666. To coś w rodzaju Reader's Digest, cieńsza wersja tego samego autora, streszczająca te same informacje. Jest świetna książka, ponownie autorstwa Chucka Misslera, pod tytułem Bliskie spotkania z kosmitami, jeśli chcecie poczytać jego teorię. To jeden z najmądrzejszych ludzi, jakich znam. Kilka miesięcy temu nauczałem z Chuckiem Misslerem na konferencji i zapytałem go, co tak naprawdę wydarzyło się w Roswell, w Nowym Meksyku. Jaka jest prawda? Chodzi o miejsce, gdzie rozbiło się UFO. Odpowiedział, nie wiem nic pewnego, a ci, którzy wiedzą, nic nie mówią, ale dokładnie 9 miesięcy później urodził się Al Gore. Więc co się tam wydarzyło? Nie wiem, czy to się nadaje na wykład. Stan Deo napisał książkę Kosmiczna konspiracja. Jest naprawdę dobra. Pisze tam, że używany jest nie do końca zrozumiały rodzaj napędu zwany napędem elektrograwitacyjnym. Lata temu wspomniałem o tym podczas seminarium i podszedł do mnie pewien człowiek i powiedział, pracuję dla rządu. Jak to możliwe, że wiesz o tym elektrograwitacyjnym napędzie? To ściśle tajne. Odpowiedziałem, przeczytałem o tym w książce, przykro mi. Oto ta książka. Nadal można ją kupić na millenniumark.net. Tak więc samoloty w kształcie okręgu są produkowane od lat. Oto XF-5U latał bardzo dobrze. Używano go pod koniec II wojny światowej, jednak wyprodukowano silnik odrzutowy i okrągłe samoloty stały się przestarzałe. Tutaj mamy A-15. Rosjanie mieli podobny. Nazywał się A-16, okrągły samolot. Bardzo dobrze latał również V-173. Istnieje parę teorii dotyczących UFO. Tylko je przedstawię, bo sam nie wiem, jak to jest. Teoria pierwsza mówi, że wszystkie przypadki rzekomego UFO są wynikiem błędnej identyfikacji. Ktoś zobaczył balon meteorologiczny, gaz błotny, fatamorganę, za dużo wódki, cokolwiek. Druga głosi, iż to ściśle tajne rządowe lub prywatne eksperymenty. Trzecia, że to demoniczne działanie szatana. Widzicie, Bóg jest wszechobecny, a szatan może być tylko w jednym miejscu naraz, więc według trzeciej teorii szatan lata w UFO. Musi być w stanie szybko się przemieszczać. Jeżeli podróżują z napędem elektrograwitacyjnym, wówczas nie byłoby tam żadnej siły grawitacji, bo każda molekuła byłaby przyciągana elektrycznie. Taki pojazd powietrzny może rozpędzić się do 5000 i gwałtownie zatrzymać, a pasażerowie nie poobijają się o ściany. Brak siły grawitacji. Ludzie opisywali UFO jako pojazd latający w górę i dół, na prawo i lewo, śmig, śmig, wyprawia rzeczy, które w zwykłym samolocie zabiłyby człowieka. Pilot zemdlałby od siły grawitacji. Czwarta teoria głosi, że to kosmici z innych planet. A Biblia mówi, że Ewa była matką wszystkich żyjących, tak więc trudno mi uwierzyć, że istnieje życie na innych planetach. Zgadzam się, że są tam anioły, serafini, cherubini, jeżeli to macie na myśli, mówiąc o życiu poza Ziemią. Ale jeśli chodzi o jeszcze inne formy,
formy życia, to nie wierzę, że istnieje jakiekolwiek życie gdzieś indziej. Kolejne pytanie. Jak długo zamieszkiwali ogród Eden, zanim zgrzeszyli? Biblia mówi, że Adam miał 130 lat, kiedy narodził mu się syn. Jeszcze wcześniej urodzili się Kain i Abel, ale nie ma dat, bo nie pochodzili z linii Jezusa. Więc myślę, że mogli być w ogrodzie przez 100 lat. Myślę, że nie zgrzeszyli w pierwszych 30 sekundach. Pod koniec dnia szóstego Bóg powiedział, że wszystko było bardzo dobre. Adam i Ewa jeszcze nie zgrzeszyli, a szatan jeszcze nie był upadłym aniołem. Stwierdzenie, że szatan upadł przed szóstym dniem stworzenia, jest nielogiczne, bo Bóg powiedział, że wszystko było bardzo dobre. Bóg wyrzucił człowieka z Edenu i umieścił na wschód od ogrodu i postawił tam parę aniołów i powiedział: nie wracajcie. Uważam, że musieli być już poza ogrodem, zanim narodził się Kain i Abel oraz Set. Więc to mogło być 100 lat. Nie da się tego powiedzieć na pewno, ale z pewnością stało się to jakiś czas po dniu siódmym, a przed upływem około 100 lat lub coś koło tego. Po prostu zgaduję, wybierając tę liczbę. A co jeśli chodzi o znamie bestii? Będziemy więcej o tym mówić na naszych zajęciach podczas serii CSE 200. Biblia mówi, że otrzymują oni znak na prawą rękę lub czoło i że nie można będzie kupować ani sprzedawać bez tego znaku. Dużo czytałem na ten temat, z pewnością nie jestem ekspertem, ale uważam, że jest to dostępne już dziś. Ten mikrochip o wielkości ziarenka ryżu, który jest unowocześniany od 20 lat. Używają go od 15 lub 20 lat. Może niektórzy z Was tu byli, gdy Dean Martin przyszedł, by mówić naszym pracownikom o tym mikrochipie. Wziął jeden, włożył pod swoje ramię i przeszedł obok laptopa, w którym był mały czujnik. I na ekranie pojawiło się jego imię, adres, numer telefonu, ubezpieczenia i data urodzenia. Chip nie przechowuje tych danych, przechowuje tylko kod, który działa na komputer jak bodziec, by odszukał wszystkie te informacje. Współczesna technologia potrafi już stworzyć mały chip, który jest jedynie przekaźnikiem. Emituje się częstotliwość radia i zasila chip, który nie jest zasilany bateriami. Antena wychwytuje energię i odsyła numer. Jestem C25 na przykład. Na stacjach benzynowych Exxon można kupić karty Speed Pass. Napełniasz bak, dotykasz dystrybutora paliwa, wsiadasz do samochodu i odjeżdżasz. McDonald's też z tego korzysta. Nosisz taki chip na łańcuszku do kluczy. Dotykasz kasy w McDonaldzie i płacisz za jedzenie. Czy ktoś to kiedyś widział? Jest dostępny od 5 lub 6 lat. Ten artykuł ukazał się w CNN. Chip wszczepiany ludziom powiewem przyszłości. Lata temu ludzie wszczepiali sobie chipy, które uruchamiały ich domy. Kevin Warwitz ma świra na tym punkcie. Kiedy wchodzi do pokoju, zapala się światło. Cały jego dom jest skomputeryzowany i wszystko reaguje na chipa, którego ma w ramieniu. Więc da się to zrobić. Korporacja Hitachi wyprodukowała pewną nowość, mianowicie MuChip. Ma zaledwie 128 bitów. Na zdjęciu pokazane są jego rozmiary. 0,4 mm. Włożysz w kawałek papieru i możesz go już nie odnaleźć. Parę lat temu pewna rodzina z Florydy powszczepiała sobie mikrochipy, bo jej członkowie mieli problemy ze zdrowiem. Dzięki temu w razie wypadku mogli przeskanować ich ciała i uzyskać informacje o imieniu i problemach zdrowotnych. Na tym zdjęciu widzimy mały chip. Widać antenę, która wychwytuje sygnał radiowy. Sygnał pobudza antenę, a ona pobudza chip, by odpowiedział wysłaniem sygnału. Jego zasilanie pochodzi z zewnętrznego źródła. Carl Sanders posiada wiele informacji na temat technologii mikrochipu. Ale jeśli chodzi o pieniądze, Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Ten mikrochip zostanie użyty w procesie wprowadzania wspólnej dla całego świata waluty. Wszelkie papierkowe pieniądze zostaną zdezaktualizowane. Będziesz musiał mieć chip wszczepiony w rękę czy też w czoło, bo inaczej nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. I my bardzo szybko idziemy w kierunku takiej technologii. Nie wiem, ile to potrwa, ale byłbym zdziwiony, jeśli za więcej niż 5 lat gotówka, karty kredytowe i wszystko inne zostanie wyeliminowane. I będziemy zmuszeni wszczepić sobie chip. Nie sądzę, że będzie jakiś doniosły moment, kiedy chrześcijanie sprzeciwią się wszczepianiu chipów i powiedzą: ja zostaję przy Bogu. Stanie się to w bardzo naturalny sposób, po prostu zostaniesz powoli wypchnięty ze społeczeństwa.
Cóż, nie możesz tutaj robić zakupów. Nie przyjmujemy gotówki ani kart kredytowych. Musisz mieć chip. Taki system rozwiąże oraz stworzy wiele problemów, co prawdopodobnie łączy się z technologią HARP, skrót od angielskiej nazwy projektu Badań Zorzy na Dużych Wysokościach. Projekt ten od lat przeprowadza badania, starając się wykorzystać zorzę znajdującą się na dużych wysokościach, gdzie zorza polarna decyduje o pogodzie. Na internecie jest mnóstwo rzeczy związanych z teorią, że przebieg huraganów, które występowały przez ostatnich kilka lat, był prawdopodobnie świadomie kontrolowany przez kogoś. Wysyłając częstotliwości mikrofali, można rozgrzać jakiś kawałek nieba i stworzyć coś w rodzaju soczewki. Następnie użyć światła słonecznego przechodzącego przez tę soczewkę w celu rozgrzania gleby, tak jakbyś przypalał mrówki szkłem powiększającym. Projekt dotyczący badań zorzy na dużych wysokościach. Za pomocą takich technik mogą stworzyć pozorne lustro. Ile z tego jest prawdą? Nie wiem. To ciekawe badania. Używana jest ELF, skrajnie niska częstotliwość. Możecie poczytać o tym. Przeprowadzono wiele badań w tym zakresie, a na Alasce i biegunie południowym działo się wiele dziwnych rzeczy. Widocznie przeznaczono na to te dwa obszary. Wiercą dziurę w glebie. Widocznie wszystko znajduje się pod ziemią, prawdopodobnie z wielu powodów. Ostatnio ktoś zapytał, czy całun turyński nie udowadnia, że Jezus żył na ziemi? Nie potrzebuje całunu, by udowodnić, że Jezus żył na ziemi. No ale co z tym całunem turyńskim? Ktoś przysłał mi tę książkę i powiedział, że muszę ją przeczytać, ponieważ udowadnia, że Jezus został pochowany w szacie pogrzebowej, że udowadnia śmierć, pochówek i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Cóż, mówią, że całun turyński był tkaniną, w której pochowano Jezusa. A oto fakty na ten temat. Tutaj mamy zdjęcie tego całunu. Widać na nim odciśniętą twarz, skrzyżowane dłonie. I mówią, że w dłoniach tych mamy dziury po ukrzyżowaniu, dziury w jego stopach. Widać także jego brodę. Jest kilka poważnych problemów, jeśli chodzi o całun turyński. Mówią, że możesz zaobserwować zarys brody Jezusa i jego rany. Biblia mówi, że jego twarz była owinięta chustą grobową. Płótno, którym owinięto głowę, było inne niż to, którym owinięto ciało. W Ewangelii Jana 20 napisano: Szymon Piotr wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Całun turyński to jedno płótno przykrywające głowę i ciało. Nie jest to grobowe płótno Jezusa. Zobaczył płótna leżące osobno. Izajasz prorokował, że wyrywają mu brodę. No cóż, całun turyński przedstawia człowieka z brodą. Jezus nie miał brody, gdy został pochowany. Wyrwano mu ją. Pierwszy list do Koryntian mówi: gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd. Odbicie na tym płótnie ma długie włosy. Jezus nie miał długich włosów. Nie był Nazarejczykiem. On tylko pochodził z Nazaretu. W tamtych czasach był zwyczaj noszenia krótkich włosów. Jeżeli wtedy był zwyczaj noszenia krótkich włosów, to dlaczego Judasz musiał pocałować Jezusa, by wyróżnić go z tłumu, skoro ten rzekomo miał długie włosy? Mógł powiedzieć: to ten z długimi włosami, schwytajcie go. Nie, Jezus miał krótkie włosy, jak wszyscy. Jezus potajemnie udał się na święto. Nie zwrócił niczyjej uwagi, jako ktoś nietypowy. Wyglądał tak, jak każdy inny. Nie był Nazarejczykiem, tym z Księgi Liczb 6, który składał przyrzeczenie, że nie zetnie włosów i nie ogoli się. Samson był Nazarejczykiem. Jezus był z Nazaretu. Nie mylcie tych rzeczy. Nie mają żadnego związku. Tak więc całun turyński jest bardzo starym płótnem. Możliwe, że kogoś w nim pochowano. Może nawet kogoś, kto został ukrzyżowany. Jednak tą osobą na pewno nie był Jezus. Kiedy mój syn Eric był w wyższej szkole biblijnej, miał nauczyciela, który uczył go, że wyrazy stworzyć i uczynić są dwoma różnymi wyrazami. Było to użyte jako dowód na teorię przerwy czasowej. Niektóre rzeczy Bóg stworzył, a niektóre uczynił. Przestudiowałem Biblię pod tym kątem, bo tak przecież mamy robić i odkryłem, że Bóg uczynił niebo i ziemię, ale napisane jest również, że stworzył niebo i ziemię. Te dwa wyrazy są używane zamiennie. Uczynił więc Bóg firmament, Księga Rodzaju 1:7, ale w Psalmie 148 stworzył. W Biblii te wyrazy używane są zamiennie. Stworzone i uczynione. To hebrajski paralelizm. Tak samo robimy w angielskim. Gdybyś chciał coś opisać, nie użyłbyś dwukrotnie tego samego wyrazu. Nie powiedziałbyś: wow, on był olbrzymi. On był olbrzymi. Powiedziałbyś: on był olbrzymi. On był wielki.
Dobierasz inny wyraz, żeby coś podkreślić. Wyraz stworzony oraz uczyniony używane są zamiennie w całej Biblii. Biblia mówi, że Pan niebiosa uczynił. On uczynił drzewa, ale również stworzył drzewa. Uczynił człowieka, ale również stworzył człowieka. On uczynił zwierzęta, ale również je stworzył. Przez całe pismo te wyrazy są używane na przemian, czasem w tym samym wersecie. W Księdze Rodzaju rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Dwa kolejne wersety. Nie, to nie jest coś, czego możesz użyć, by obronić teorię przerwy czasowej, czy też teorię odnowy szczątków. Hebrajskim wyrazem na stworzenie jest bara. Ukształtowany to jatsar, a uczyniony to asach. Z pewnością nie wymawiam dobrze tych wyrazów, nie mówię po hebrajsku. Wszystkie te wyrazy użyte są w jednym wersecie. Izajasz 43:7. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których stworzyłem, bara, których ukształtowałem, jatsar, i uczyniłem, asach. Wszystkich wyrazów użył w tym samym wersecie. To nie może być bardziej klarowne. Mowa o tym samym. Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Tutaj również użyta jest emfaza. To nie wystarczy, by powstała z tego cała doktryna. Wyrazy ukształtować, stworzyć i uczynić są używane zamiennie w całej Biblii. Użyta jest tutaj emfaza. Gdzie można zrobić kurs kreacjonizmu? My oferujemy trochę. Jest kilku ludzi, którzy dostarczają materiały dotyczące kreacjonizmu. Landmark Freedom Baptist Curriculum na Florydzie ma niezłe materiały. Don Boyce, mój przyjaciel z Georgii, ma trochę tego. Jill Whitlock ma materiały na stronie hometrainingtools.com. Charles Lynn na podstawie mojego seminarium stworzył program edukacyjny dla dzieci. Na debatach mówią, Howind, nazywasz siebie doktorem Howindem. Tak na marginesie, rzadko tak mówię. Jestem po prostu Kent, ale rzeczywiście mam doktorat. Mówią, czy twój doktorat jest prawdziwy? Uważam, że mamy prawo stanąć twarzą w twarz z tymi, którzy nas oskarżają. Odpowiadam, ktokolwiek rozpowszechnia te informacje, proszę, aby powstał. No i oczywiście nikt nie wstaje. Zawsze jestem gotowy odpowiadać. Gdy mówią, że nie posiadam prawdziwego doktoratu, stosują atak typu ad hominem. To w dyskusji atakowanie osoby zamiast teorii, którą głosi. Podchodzę do tego pytania z ostrożnością. Czy masz prawdziwy doktorat? Próbują odwrócić uwagę od swojej niedorzecznej religii ewolucji. PhD jest skrótem od doktor filozofii. Czy taki posiadam? Tak, oto jego zdjęcie. Wisi na ścianie, możecie się przyjrzeć. Uniwersytet Patriotyczny w 1980 w Colorado Springs. Założony przez baptystów, to chrześcijańska szkoła. Podobna do tej, do której chodziliście tutaj, w Pensacoli. Normalna szkoła. Mają około 30 absolwentów rocznie. Przez lata ich placówka mieściła się w Hilltop Baptist Church. Mniej więcej troje otrzymywało stopień naukowy. Można tam było zrobić stopień naukowy, w tym również doktorat. Zmienili teraz nazwę na Biblijny Uniwersytet Patriotyczny. Ta nazwa funkcjonuje dopiero od kilku lat. Kiedy tam studiowałem, uczelnia nazywała się po prostu Uniwersytet Patriotyczny. Oferowali możliwość uzyskania doktora edukacji. Spróbowałem. Udało się. Zajęło mi to 9 lat. Ciężko pracowałem. Nie wiem, czy inni też tak ciężko pracują na doktorat. Ale jeśli nie podoba się wam mój doktorat, to mówcie do mnie po prostu bracie, albo Kent, lub hej ty, i wróćmy do tematu rozmowy. Zanim zaliczyłem ostatni przedmiot, zacząłem się zastanawiać. Przełożyłem termin zaliczenia. Przez 2 tygodnie myślałem, czy ja naprawdę chcę to ukończyć. Czy ten stopień naukowy pomoże mi w służbie, czy też może zaszkodzi. Ja chcę po prostu zdobywać duszę i mieć wpływ na ludzi. Tyle. Biłem się z myślami, czy powinienem to skończyć, obawiając się, że to może okazać się przeszkodą zamiast pomocą. No i koniec końców ukończyłem to. Otrzymałem 2 stopnie naukowe. Doktor edukacji religijnej oraz doktorat teologii. Normalne stopnie naukowe. Ale jeżeli nie podoba Ci się ten stopień naukowy, to w porządku, nie nazywaj mnie doktorem. Tę uczelnię nazywają fabryką dyplomów, ale to nie jest fabryka dyplomów. Bardzo ciężko pracować.
pracowałem, by zdobyć dyplom. Nie wiem, czy oni ciężko pracowali na swoje dyplomy, czy nie. Tak więc, tak, posiadam doktorat. A Darwin miał doktorat z teologii, ale nazywają go naukowcem. Henry Morris napisał artykuł o pewnych ludziach. Darwin był odstępcą, a jego jedynym stopniem naukowym był doktorat z teologii. Alfred Russel Wallace miał kiepskie wykształcenie, nie licząc krótkiej praktyki w dziedzinie ekspertyzy. A mimo to mówią, że był wielkim naukowcem. Tylko Jean Lamarck z Francji oraz Ernst Haeckel z Niemiec posiadali autentyczne wykształcenie w dziedzinie nauk ewolucjonistycznych, którymi się zajmowali. Tylko oni. Większość ludzi, którzy zajmowali się tematem ewolucji, w jej wczesnych latach to geodeci lub inżynierowie. Ich wykształcenie nie miało nic wspólnego z biologią, a mimo to nazywamy ich ojcami ewolucji. Ja posiadam stopień doktora, na który zapracowałem i który otrzymałem od nieakredytowanej chrześcijańskiej uczelni. Zawsze to mówiłem. Tysiące znaczących liderów nie posiadało żadnego stopnia naukowego. Tysiące uniwersytetów oferuje naukę na odległość przez internet. Nie ma w tym nic złego. Nie muszą się pokazywać na terenie szkoły. Tysiące ludzi uczęszczających na zajęcia na wyższych uczelniach ściąga, kłamie oraz daje łapówki za dyplom. Ja nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy. Fakt, iż ktoś zdobył dyplom z akredytowanej uczelni, nie gwarantuje jego poziomu inteligencji. Większość z nich nadal wierzy, że pochodzą od kawałka skały, na litość boską. Jeżeli nie podoba się wam mój stopień naukowy, mówcie do mnie Kent albo bracie. Gdybym był głupi albo zdesperowany, mógłbym podróżować po uniwersytetach i robić zdjęcia miejsc, w których zrobili swoje dyplomy. Byłem w Uniwersytecie Rutgera i widziałem tam mały schowek pod klatką schodową. To taki malutki pokoik, w którym zajmują się korespondencją tych, którzy robią dyplom z, nie wiem, chińskiego albo czegoś takiego. Prawie nikt nie robi z tego dyplomu, więc mają tylko jednego lub dwóch studentów. Nie potrzebujesz całego uniwersytetu na taki dyplom, ponieważ prawie nikt go nie robi. Czy to, że znajduje się to w małym schowku pod schodami, podważa rangę takiego dyplomu? Nie. Ateiści czasem pytają, jeżeli cała armia Faraona utonęła w Morzu Czerwonym, to dlaczego nie znaleźliśmy tam żadnych dowodów na to? Gdzie jest dowód na to, że oni tam utonęli? Dobre pytanie. Ateiści zadają dobre pytania, a my powinniśmy być zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. Przepraszam, że ten wykład jest taki długi, ale dostajemy mnóstwo pytań, jeszcze więcej odpowiedzi usłyszysz podczas naszej audycji w radio. Możecie zajrzeć na truthradio.com albo drdino.com. W Księdze Wyjścia 14 napisane jest, że synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Nie jest napisane, że przeszli przez Morze Czerwone. Niektórzy liberalni chrześcijanie twierdzą, że Izraelici przeszli przez płytką wodę. W takim razie, jak to się stało, że armia Faraona tam utonęła? Powiedzieli każdemu, połóż się i nie wstawaj? No przestańcie, to była sucha ziemia. Biblia mówi, i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów. Jaka jest prawda na temat przechodzenia przez Morze Czerwone? Napisane jest, powracające wody okryły wozy i jeźdźców. Spójrzmy na mapę. Morze Czerwone znajduje się obok Egiptu i rozdziela na dwa odgałęzienia. To po lewej to Zatoka Suezka, gdzie znajduje się Kanał Suezki. A to po prawej to Zatoka Akaba. Czyli Morze Czerwone składa się z dwóch części. Rozdziela się w tym miejscu zaraz przy Półwyspie Synaj. A tak przy okazji, Góry Synaj tutaj nie ma. Żydzi opuścili Egipt, faraon ścigał ich przez trzy dni, zanim dogonił. Nie mogli przekroczyć Zatoki Suezkiej. Przeszli przez cały Półwysep Synaj i poszli tutaj, w pobliże Zatoki Akaba. W tym miejscu, gdzie widzimy tę czerwoną kropkę, w pobliżu Zatoki Akaba, jest plaża. Na tę plażę prowadzi wyschnięte koryto rzeki. Po obu stronach tego koryta znajdują się góry. Z tego miejsca nie ma ucieczki, z pewnością nie dla grupy ludzi z rodzinami, dzieci, wozy, zwierzęta. Nie zaczniesz się wspinać po żadnym z tych pasm górskich. Spójrzcie na widok z satelity. Ta plaża widoczna jest w tym miejscu. Żydzi wyszli z Egiptu tutaj w prawym górnym rogu i przeszli cały Półwysep Synaj. Dotarli do plaży i tu utknęli.
Te małe kwadraciki przy brzegu to budynki, magazyny. To ogromna plaża. Wystarczająco duża, aby pomieścić 2 lub 3 miliony ludzi. Tak więc Żydzi utknęli na plaży. Nie mogą pójść na północ ani na południe, po obu stronach są góry. Nie mogą zawrócić, bo ściga ich faraon. Nie mogą iść naprzód, bo przed nimi jest Morze Czerwone. No więc co robimy? Zaczynasz płakać i obwiniać Boga za problemy. Tak wszyscy robią. Boże, nie mogę się z tego wyplątać. Co robić? Na południowym krańcu plaży Ron Wyatt lata temu odkrył kolumnę w tym miejscu. Wyciągnął ją i oczyścił. Była bardzo zniszczona, ale część dało się odczytać. Miała napis w paleohebrajskim. To jest kolumna wzniesiona przez króla Salomona, aby upamiętnić przejście przez Morze Czerwone. Gilbert Vincent, mój przyjaciel, był tam parę razy. Wziął buldożer, pomógł w stawianiu tej kolumny, usypał wokół niej więcej ziemi, bo się przechylała. Wspiął się na jej szczyt. Tutaj, w miejscu, gdzie jest ta plaża, mamy do przebycia około 13 kilometrów Morza Czerwonego. W tym właśnie miejscu znajduje się płytki kawałek. Ta głęboka część, znajdująca się w pobliżu miasta Elat, w którym byłem 5 lat temu, jest głęboka na około 1,5 kilometra. Zatoka Akaba ma około 1,5 kilometra na całej swojej rozciągłości. Poza tym jednym miejscem tutaj jest płytki kawałek. Nie powinienem mówić płytki, bo ma ponad 275 metrów głębokości. To również głęboko, ale 275 metrów na rozciągłości 13 kilometrów to nie tak źle. Jeśli zanurkujesz w tym miejscu, zobaczysz, że kamienie zostały przesunięte. Ktoś utworzył w ten sposób ścieżkę wzdłuż dna Morza Czerwonego. Prawdopodobnie zrobił to Mojżesz i reszta Izraelitów. Biblia mówi, że armia Faraona utopiła się, próbując przejść przez Morze Czerwone. Mieli mur z wód po prawej i po lewej stronie. Przejście 13 kilometrów zajęłoby 5 dni, chcąc przeprowadzić wszystkie dzieci Izraela, które ciągną swoje wozy. Na dnie, według relacji Rona Wyatta, który tam nurkował, odnaleziono ludzkie kości, kopyta końskie i koła rydwanów. Istnieje pewna kontrowersja, jeśli chodzi o koła, jednak to wygląda na koło rydwanu, powlekane złotem. Mówią, że nie da się tego wyciągnąć, bo została z tych kół sama złota okleina. Rozpada się. Drewniane części przegniły. To tak jak z powłoką chromu na samochodzie. Włóż zderzak do wody, pozwól, żeby przerdzewiał, a zostanie tylko chrom. Gdy wyciągniesz, rozleci się. Niektórzy twierdzą, że to nie jest autentyk. Nie wiem, mówię tylko, co powiedział Ron, że były to prawdziwe koła rydwanów. Kiedy zrobił zdjęcie i pokazał je w Departamencie Starożytności w Egipcie, powiedzieli: wow, to jest własność 18 dynastii. Zapytał, skąd wiecie? Odpowiedzieli, bo ta dynastia jako jedyna używała 4, 6 oraz 8 szprychowych kół. Wszystkie 3 rodzaje zostały tam odnalezione. Tak więc byli to ci, którzy z Egiptu ścigali Mojżesza. 18 dynastia. Więc wychodzi na to, że Góra Synaj znajduje się w Arabii, bo jak pamiętacie, przeszli przez Morze Czerwone i podeszli pod Górę Synaj. Góra Synaj nie znajduje się na Półwyspie Synaj, lecz w Arabii. W tym miejscu, oznaczonym na czerwono, znajduje się święta strefa, w której mamy Górę Synaj. List do Galacjan 4 mówi, że Góra Synaj jest w Arabii. Wierzę, że Ron ma rację. Możecie się więcej dowiedzieć na ten temat z jego płyt DVD pod tytułem Odkrycia. 5 płyt za $100. Zbierają w ten sposób na swoją służbę, aby tam wrócić i zrobić ich więcej. Warto obejrzeć. Jak można zauważyć, to jest Góra Synaj i mamy na ten temat materiał filmowy. Szczyt góry jest nadal spalony. Zrobiło się z tego coś w rodzaju szkła wulkanicznego, coś jak obsydian. U jej podnóża widać zarys wzniesionej granicy, bo jak pamiętacie, Bóg powiedział Mojżeszowi: zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc im, strzeżcie się wstępować na górę. Te filary nadal tam stoją. Jest tam najwidoczniej również ołtarz, wybudowany przez Aarona. Z boku ołtarza namalowali złotego cielca lub też krowę. To nadal tam jest. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby uderzył w skałę i wytryśnie z niej woda. Większość obrazkowych Biblii ma tutaj obrazek malutkiej stróżki wody i kogoś trzymającego miseczkę. Jak taką stróżką wody można napoić 2 miliony ludzi wraz z ich inwentarzem? Niedorzeczny koncept. Niektóre rysunki obrazują to trochę lepiej, tak? Właściwie ta skała jest prawdopodobnie ogromna. Wielu uważa, że to jest skała, w którą uderzył Mojżesz. Ta wystająca z tej góry skała ma wysokość 5 pięter, czyli 15 metrów. Jest tak wysoka, jak te drzewa tutaj i w środku ma szczelinę.
Po obu jej stronach widnieją ślady po erozji wody. Woda obficie wytrysnęła z tej skały. Możecie obejrzeć serię płyt Rona, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej. Na jego stronie internetowej również można znaleźć wiele informacji, podobnie jak na jego płytach o Sodomie i Gomorze. W Morzu Martwym w Izraelu jest 5 miejsc, w których występuje bardzo wysokie stężenie soli, a krajobraz wokoło jest zupełnie zniszczony. Ron powiedział, i ja mu wierzę, że znalazł Sodomę, Gomorę, Gerarę, Gazę, Admę, Seboim. To miasta, które zostały zniszczone. Możecie poczytać Księgę Rodzaju 14 oraz Księgę Powtórzonego Prawa 21 i więcej się o tym dowiedzieć. Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę. Sodoma i Gomora położone są najwyraźniej wzdłuż południowego krańca Morza Martwego, zaraz przy Masadzie. Kiedy parę lat temu byłem na szczycie Masady, spoglądając w dół, zobaczyłem duży teren w kształcie kwadratu, na którym prawdopodobnie znajdowało się kiedyś miasto. Na tym zdjęciu widzimy coś na kształt pilasteru oraz baszt starożytnego muru. W taki właśnie sposób budowano w tamtych czasach ściany. Gdy uda ci się przedostać przez jeden mur, twoi wrogowie zasypują cię płonącymi strzałami, rozgrzanym olejem i innymi rzeczami z muru drugiego. Nie najlepsza miejscówka. Mamy kule siarki. Mam tutaj kilka na stole. To autentyczne kule siarki z Sodomy i Gomory. Pachną jak siarka. Mają 99,9% siarki i są doszczętnie wypalone. Jeśli przełamiesz je, to niektóre będą nadal żółte w środku. Większość jest mocno spalona. Niektóre są większe o rozmiarach piłki golfowej. Na tym terenie są miliony takich kul. Spadł na nich dosłownie deszcz siarki. Były tak gorące, że cegły, z których zbudowane było miasto, spiekły się na popiół. Próbki tych kul zbadał Michael Banil, mój przyjaciel. Powiedział, że kiedy je badał, w 97,4% zawierały czystą siarkę. W żadnym innym miejscu na Ziemi nie ma takiego fenomenu. W naszym muzeum mamy ich setki, kule siarki z Sodomy i Gomory. Miasta zostały doszczętnie spalone. Jeżeli zaczniesz kopać w popiele, zobaczysz, że to nie popiół, lecz mur miasta. To były kiedyś cegły. Pod wpływem 1425 stopni Celsjusza zrobił się z nich popiół warstwowy. Możecie porozmawiać z Richardem. Widzimy go tutaj, wciskającego palec w ścianę popiołu. Są tam kule siarki. Mamy coś, co prawdopodobnie jest fragmentem ugotowanej ludzkiej kości. Jest w naszym muzeum. Wierzę, że znaleźli Sodomę i Gomorę. Możecie obejrzeć płyty Discoveries, by zdobyć więcej informacji. Ludzie często pytają mnie o jednorożca. Biblia wspomina o jednorożcu. Co to jest? Nie wiem, ale podam wam teorię na ten temat. Biblia mówi, mocą jednorożcową był mu. Księga Liczb 23 i 24. W Księdze Hioba. Czy jednorożec zechce ci służyć, czy zostanie przy twoim żłobie? Biblia uczy nas, że jednorożec jest silny. Nie chce być czyimś sługą, nie da się go ujarzmić oraz że nikt nigdy nie zaprzęga go do orania pola. Nie da się go ujarzmić. Czy na nim polegasz, że ma dużo siły i chcesz mu powierzyć swój trud? Dopilnuje ziarna na klepisku? Nie, nie dopilnuje. W psalmach mamy, skaczą jako cielęta, Liban i Syryjon jako młody jednorożec. Więc potrafi skakać. W King James Version, w psalmie 92, mamy napisane róg jednorożca. Na podstawie tej jedynej wzmianki ludzie myślą, że jednorożec miał jeden róg, bo napisane jest róg, liczba pojedyncza. Uważam, że jednorożec to coś bardziej jak jednorogi dinozaur. Wątpię, że to koń z rogiem. No ale wszyscy słyszeliśmy tę wersję przez całe życie, więc już się tego nie pozbędziemy z naszego myślenia. Ale gdybyś miał otwarty umysł, przyznałbyś, że przecież wiele dinozaurów miało pojedynczy róg. Monoklonius, styrakozaur. Triceratops miał trzy, ale może liczyli tylko jeden środkowy. Nie wiem. W każdym razie nie uważam, że jednorożec to był na pewno koń z rogiem. Było to raczej coś podobnego do olbrzymiego gada. Czy zęby mądrości są dowodem na ewolucję? Cóż, Jack Quozzo jest dentystą w New Jersey. Przemawiał na jednym z naszych spotkań. Niektórzy z was mieli okazję go posłuchać.
Książka Pogrzebany żywcem dobrze opisuje temat Neandertalczyków. Zęby mądrości nie są dowodem na ewolucję. Są natomiast dowodem na to, że człowiek żył dłużej i był wyższy. Na dzień dzisiejszy 60% Amerykanów ma problemy z zębami mądrości i w niektórych przypadkach trzeba je usuwać. Wiele innych krajów nie ma takich, ponieważ jedzą twardsze rzeczy. Dzięki twardym rzeczom, które przeżuwają, zęby mądrości wyrastają im bez problemów, gdy mają 18 albo 20 lat. Dzisiaj jemy rzeczy miękkie i 60% ma problemy. Ewolucjoniści upierają się przy tym, że zęby mądrości to dowód na ewolucję, podczas gdy jest to dowód jedynie na to, że człowiek żył kiedyś dłużej, wolniej dojrzewał i bardziej rósł. Kiedy rośniesz do 18-20 roku życia, twoja głowa powiększa się. Przychodzi czas, by ostatni ząb wyrósł. To nie jest dowód na ewolucję. To po prostu dowód na to, że człowiek żył kiedyś dłużej. Pytanie. Dlaczego niektóre imiona w Biblii są pominięte? Zanim zajmiemy się trzema pominiętymi w genealogii imionami, musicie wiedzieć, że Biblia mówi, żeby ludzie nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory. Gdy spojrzysz na genealogię w Księdze Rodzaju, a potem w Mateuszu i Łukaszu, zobaczysz, że zawierają treści rodowodu Chrystusa z Księgi Rodzaju. W Łukaszu zmieniłem porządek wyliczania, bo zamiast mówić syn kogoś, Łukasz mówi ojciec kogoś. A tak przy okazji, te dwa rodowody potomków króla Dawida śledzą rodowód potomków jego dwóch synów. Jeden kończy się na Marii, drugi na Józefie. Jeden z linii legalnej, drugi z krwi. Stąd różnice. Ale w rodowodzie w Łukaszu wspomniany jest pewien mężczyzna, Kainan. Kim był Kainan? Jonathan Sarfati napisał o tym artykuł, który jest na stronie internetowej pod adresem Ansel's in Genesis. Napisał, to pomyłka. To jedna z nielicznych pomyłek kopisty w Biblii. Bardzo lubię Jonathana, ale stanowczo się z nim nie zgadzam. Napisaliśmy dobry artykuł adresowany do niego, mówiący, Jonathan, nie masz racji. Nie otrzymaliśmy jeszcze jego sprostowania. Kainan to jedno z trzech imion, które znajduje się w pewnych rodowodach, ale w innych już go nie ma. Dlaczego dodano Kainana? Cóż, jeśli wejdziecie na naszą stronę drdino.com, jest tam artykuł o tym, dlaczego Kainan został dodany. Zapytałem Jael Riplinger, eksperta od King James, dlaczego Kainan został dodany. Odpowiedziała, jest 8 możliwych powodów. Podała mi wszystkie, są one dostępne na naszej stronie internetowej. Jednak Księga Rodzaju 5 nie wspomina o Kainanie, za to Łukasz 3 tak. Udostępniliśmy artykuł na ten temat, zamiast teraz przez godzinę odpowiadać na to pytanie. Po prostu to przeczytajcie. W Księdze Ezechiela 21 napisane jest o Amonitach. Nie pozostawisz po sobie wspomnienia. Niektórzy zostali pominięci w rodowodach z powodu ich złych uczynków. O imionach ich nie będzie się już pamiętać. Mówi o tym Ezechiel 25. Imię ich na wieczne czasy wymazałeś. Psalm 9. Wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się już ich wspominało. Księga Zachariasza, 13. W liście Judy napisano, że Henoch był 7. potomkiem po Adamie. Tak więc nie ma tutaj żadnej luki. Od Adama do Henocha nie ma żadnej luki. Napisane jest, że zbawił jako 8. Noego. Biblia dostarcza nam wskazówek, dzięki którym możemy całkiem nieźle nadążyć za tymi rodowodami i uważam, że wykres, który tutaj mamy, jest poprawny. Jest pewna rozbieżność, jeśli chodzi o wiek Teracha, gdy narodził się Abram. Wiem o tej rozbieżności. Niektórzy mówią, że Terach miał 70 lat, inni, że miał 130. 60 lat różnicy. Na ten temat również piszemy na naszej stronie internetowej. Wyjaśniamy, dlaczego uważamy, że miał 70 lat. Pytanie. Kiedy zwierzęta stały się mięsożerne? Cóż, nie znam nikogo, kto by znał odpowiedź. Dzisiaj jest tak, że niektóre zwierzęta jedzą mięso. W Księdze Rodzaju czytamy, że wszystkie jadły rośliny. Więc kiedy to się zmieniło? Niektórzy uważają, że stało się to krótko po tym, jak Adam zgrzeszył. Wtedy stało się, że ziemia ciernie i osty rodzić ci będzie. Zmiany mogły nastąpić po potopie, kiedy wyszli z arki i mieli mniej jedzenia. Przestawili się wtedy na jedzenie mięsa albo coś w tym rodzaju.
Była pewna lwica, która nie chciała jeść mięsa. Przez lata występowała w filmach. Nazywała się Little Tyke. Żyła 9 lat i nigdy nie zjadła mięsa. Nie chciała. Pewna kobieta powiedziała, że ma wiele psów i żaden nie je mięsa, jedzą tylko warzywa. Podczas II wojny światowej, kiedy mięso było rzadkością, zwierzęta w londyńskim zoo karmiono warzywami. Dostawały tylko to. Żyły na kapuście. Pewien człowiek przysłał mi dwugodzinny film przedstawiający niedźwiedzia grizzly jedzącego trawę na jego podwórku w Kanadzie. Po prostu je trawę przez 2 godziny. Nie chcę wyświetlać dwugodzinnego nagrania, bo patrzenie na niedźwiedzia, który je trawę, jest nudne. Miś Yogi cieszy się, gdy dorwie koszyk piknikowy, ale zadowoli się orzechami i jagodami, jeśli musi. Myślę, że nie da się wskazać momentu, w którym zwierzęta zaczęły jeść mięso. Podejrzewam, że stały się mięsożerne przed potopem lub niedługo po nim. Ludzie mówią, Howind, masz nieco sarkastyczne podejście do ateistów, prawda? Tak, wiem, przepraszam, pracuję nad tym, ale niezbyt intensywnie. Oto powód. Odpowiadamy na pytania sceptyków. Mój syn i ja spędziliśmy 8 godzin odpowiadając im. I pewnie to powtórzymy. Istnieje prawie 2000 antyhowindowskich stron internetowych. Więc czemu odpowiadasz im i jesteś przy tym sarkastyczny? Cóż, przez te 30 parę lat służby widziałem, jak teoria ewolucji niszczy życie tysięcy dzieciaków. Więc trudno mi zachować cierpliwość wobec tych, którzy to zniszczenie powodują, zwłaszcza kiedy wiem, że kłamią, aby poprzeć swoją teorię. Mówimy o tym na DVD numer 4. W liście do Kolosan 2 napisano: uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo. Gdybym atakował hitlerowskie obozy śmierci, by ratować Żydów, trudno byłoby mi być uprzejmym wobec strażników. Prawdopodobnie chciałbym ich zastrzelić i uwolnić Żydów. Debatowałem już 99 razy z nauczycielami i trochę mi trudno, kiedy idę na uczelnię i widzę ludzi, którzy okłamują dzieci, niszcząc ich wiarę. Szanuję ich i jestem dla nich tak miły, jak tylko potrafię, ale rzeczywiście odnoszę się do nich nieco sarkastycznie. Oto dlaczego tak się dzieje. Księga Przysłów 19 mówi: bij na śmiewce, żeby prostak był ostrożniejszym. Gdy każą szyderce, mądrzeje prostaczek. Wypędź na śmiewce, a ustanie kłótnia. W pierwszej księdze królewskiej Eliasz kpił z proroków Baala, a tak przy okazji, w tym czasie wynaleziono muzykę rockową. Śpiewał on Come on, Baal, light my fire. Ci starszej daty rozpoznają tę piosenkę. Ale oto mamy kaznodzieję kpiącego z fałszywych proroków i powiecie, to nie jest zbyt tolerancyjne. Zgadza się, to nie jest w ogóle tolerancyjne. Nie mamy być tolerancyjni wobec fałszywych proroków. Jezus nazwał uczonych w piśmie oraz faryzeuszy obłudnikami, grobami pobielanymi, które pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Wyzwał ich od węży. Wy żmije jesteście źli, węże, plemię żmijowe. Nie jest zbyt tolerancyjny w stosunku do innych religii, prawda? Jezus powiedział, idźcie i powiedzcie temu lisowi, Herodowi. Pytają, wyzywasz politycznego lidera od lisów? Tak, używałem wyzwisk, mówiąc o Billu Clintonie oraz o niektórych prezydentach i liderach. Powinieneś tak robić, jeśli oni czynią zło. Biblia mówi o ludziach twardego karku, nieobrzezanego serca. O synu diabła pełny wszelkiego podstępu i przewrotności. Widzicie, Biblia jest dosyć ostra. W całej Biblii Bóg nazywa ludzi głupcami, zachowującymi się jak zwierzęta, prostaczkami, szydercami, złymi, ludźmi twardego karku, pełnymi podstępu i przewrotności, dziećmi diabelskimi. Ja po prostu staram się być jak Ojciec Niebieski. Dlatego właśnie jestem sarkastyczny w stosunku do tych ludzi. Dlaczego nie reaguję na wszystkie strony internetowe krytykujące mnie? Setki razy stawiano mi wyzwanie wzięcia udziału w e-mailowych debatach. Nie wezmę udziału w takiej debacie. Wystukuję na klawiaturze 12 słów na minutę z 19 błędami. Oni chcą ograniczyć mój czas. Każdego dnia emitowany jest mój program radiowy, za który płacę. Przez te 1,5 godziny można zadzwonić ze swoim pytaniem. Z przyjemnością odpowiem. Pewien człowiek powiedział, doktorze Howind, jesteś najbardziej znienawidzonym człowiekiem na naszym czacie. Aż trudno mi uwierzyć, ilu ludzi mówi o panu, najwyraźniej kogoś pan zdenerwował. Dobra robota. Z przyjemnością odpowiadam na wszelkie pytania. Zawsze, kiedy wykładam, jest czas na pytania.
Oferujemy to nagranie z pytaniami i odpowiedziami. Jeśli masz jakieś inne pytania, przyślij je. Oferuję debatę z każdym ewolucjonistą gdziekolwiek, na oczach jego studentów i kolegów z pracy. Zapłacę im $200, jeśli odbędą ze mną debatę. Dam 250 000, jeśli dostarczą dowody na poparcie ewolucji. Już prawie 4000 osób odmówiło. W zeszłym tygodniu przemawiałem na Uniwersytecie w Michigan. 80 profesorów odmówiło przeprowadzenia ze mną debaty. Tydzień wcześniej byłem na Uniwersytecie Wisconsin. Zaprosiłem 100 profesorów. Wszyscy odmówili. Nie zamierzam brać udziału w debatach e-mailowych. Przemawiam ponad 900 razy w roku. Miliony ludzi chce mnie słuchać, więc po co marnować czas na tych, którzy słuchać nie chcą? Po prostu nie marnuję na nich czasu. Nie chcę rzucać pereł przed świnie, jak napisano w Mateuszu, w rozdziale 7. Gdybym musiał założyć ogród, aby wykarmić rodzinę i połowa mojego podwórka stanowiłaby dobrą glebę, a druga połowa glebę kamienistą. Najpierw posieję na tę dobrą glebę. Jeżeli wystarczy mi czasu, wtedy zajmę się tą drugą. Jeżeli nie, no cóż, nie wystarczyło mi czasu. Miliony ludzi chcą mnie słuchać. Najpierw zajmę się nimi. A ci, którzy nie chcą słuchać, cóż, zajmę się nimi, jeśli będę miał na to czas. Po prostu nie marnuję na to czasu. Mam nadzieję, że podobało się Wam nasze nagranie. Wiem, że jest długie, ale często dostajemy pytania na takie tematy. Mój harmonogram jest na mojej stronie internetowej drdino.com. Jeżeli pojawię się w Twoim mieście, przyjdź i przyprowadź sceptyków. Zawsze jest czas na pytania. Czasem powstaje ożywiona dyskusja. Nic nie szkodzi. Nie znam wszystkich odpowiedzi, ale znam kogoś, kto je zna. Nasz Ojciec Niebieski. Bóg, który stworzył ten świat, powiedział: staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik. Powiedział nam: bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu. I tak właśnie chcę robić. Chcę się Mu podobać i zdobywać duszę dla Jego Królestwa. Więc jeśli coś zatrzymuje Cię przed zaufaniem Jezusowi jako Twemu Zbawicielowi, usuń to. Na Twoje pytanie jest gdzieś odpowiedź. Ja nie muszę jej znać, ale może znam kogoś, kto ją zna. Jeżeli słuchasz teraz tego nagrania i nie jesteś pewien, czy idziesz do nieba, najważniejszą rzeczą, jaką potrzebujesz zrobić, jest oddanie swojego serca Jezusowi Chrystusowi. Musisz sobie uświadomić, że jesteś grzesznikiem, że zmierzasz do piekła. Chrystus umarł za ciebie i chce ciebie zbawić, jeśli poprosisz Go o to. Zapraszamy takie osoby tutaj do przodu. Pokażemy wam, jak zaufać Chrystusowi jako waszemu Zbawicielowi. Możecie wejść na naszą stronę drdino.com lub na stronę internetową Raya Comforta livingwaters.com. Mam nadzieję, że to Wam pomoże. Dziękuję bardzo.